Ale ja nie spotkałem się z, 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 z komentarzem, który byłby rzeczywiście coś wnosił, co nie byłoby takim, no chciałbym, żebyś był bardziej jak ja, albo taki, <laughs> albo taki jak ja sobie wyobrażam. Nagrałeś tam. Ten... Można, można próbować na różny sposób. Chyba, że tego nie nagrałeś. Nie ma, nie ma Musisz tylko mówić w miarę wyraźnie, i to jest <laughs> wszystko jedno. Już co będziesz mówić? Postaram robię. się. To zaraz ci zacznę od wineli. A, ma, no dobra. Masz się... jakieś stand-upowe? Winele tutaj? A, bardzo niewiele. Mam Steve'a Martina. To jest... Bo ostatnio napisałem, bo w nie jest jeden sklep z winelami. Ja nie wiem, z czego żyje ten sklep, bo Aha. kto w Wolsztynie nie kupuje winyle, to nie jest dużo. To jest średniej, średniej wielkości miasto wojewódzkie, tak naprawdę. I napisałem do gościa na Facebooku, czy ma jakiś stand-up, jakąś komedię na winelach. I tak. on mówi, tak, koniecznie, oczywiście znajdzie się, proszę wpadać. No i przychodzę do niego. On razu z wejścia mnie rozpoznał, bo wiesz, na Facebooku się zgadaliśmy. On mówi, Aha. a to pan przyszedł po te komedie i dubstep. On mówię, proszę, o co, o co chodzi? A on mówi, no, komedie i dubstep pan chciał. I wykładam ineladę, soundtrack z gliniarza z Beverly Hills. Aha. Tu ma pan komedię i jakąś dubstepą płytę. I tu ma pan dubstep. Bierze pan wszystko? Moment, moment, moment. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o stand-up. On to mówi, to... jak stand-up, że co? No mówię, że to jest taka komedia, że właśnie... No tu kto nie jest komedia? Przecież z Bewere to jest komedia, jak najbardziej. Jak najbardziej. Więc no nie dogadaliśmy się i potem przez pół godziny mu tłumaczyłem, że rzeczywiście stand-up też występuje na winelach. O wiesz, no sklep cały w winach zawalony no tak. i on w ogóle nigdy nie słyszał, nic Myślałem, że wyrwę jakiegoś właśnie Prajora albo Karolina za pięć On bo coś takiego, że mi się uda, to od nich hu, hu. Ale powiedział, że on często jeździ na jakieś giełdy i tego typu rzeczy, mm -hmm. jak coś zobaczy, tam da, dają mu parę nazwisk, to koniecznie wtedy się do mnie odezwie i od tej pory się do mnie nie odezwał. A ja też nie kupiłem sobie tego gwiniarza z Beverly Hills, po prostu są straku do tego, bo nie o to mi chodziło. A jeszcze powiedział mi, ale to, to chodzi o to, żeby, żeby ktoś mówił. No mówię tak. I dał mi płytę hmm, chyba. Nie pamiętam, kto to był, ale to były wiersze z Tachury, ktoś po prostu recytował. No Aha. i tu jest mówienie, a tu ma pan komedię. Pan se połączy i będzie <grym> wszystko w porządku. pracujesz sobie jednocześnie. Także także a... tu, się, tu się nie załapało. Chciałem właśnie zrobić jakiś o winerach, wiesz, jakiś materiał, Aha. bo ludzie nie wiedzą, że na winerach w ogóle, wiesz, stand-up wychodził albo coś takiego. Mnóstwo ludzi o tym po prostu nie wie. Więc no tak, Jeszcze tak. zrobić może w tym sklepie w ogóle, coś nagrać. A to nie wyjdzie, to, to już ten, ten pomysł trzeba zarzu bo, zarzucić. Chyba, że to byłby taki bit, po prostu, że ty mówisz o czymś, a ten koleś nie wie o co chodzi, tak? To jest. I e... on ja w ogóle brał wszystkie słowa tak jakoś, co mu nie powiedziałem tak mega dosłownie, jakby mega, mega do siebie, że a mówienie, to nie, to mówienie to mam. Wtedy <laughs> właśnie poezję jakąś. To, tutaj pan mówi, to to będzie dobrze. On to bardzo, mówię... bardzo chciał być pomocny, może. No. W ogóle pewnie ludzie nie, nie bardzo wiedzą, że płyty audio. Były bardzo popularne, czy są nawet niektóre. To znaczy zależy, jak kogo określisz mianem ludzie, nie? Jak, no dobra, o kim mówimy. No, może myślę o takim przeciętnym polskim e, człowieku, który się interesuje stand-upem, no to ogląda tylko e, wideo, nie? Nikt tam za, No chyba, że, za, że zaczyna zgłębiać rzeczywiście mhm. i szukać na przykład wszystkich wydawnic jakiegoś komika, no to no, trafi prędzej czy później, ale. No myślę, że... Bo też nawet nie wiem, gdzie te płyty dostać, no nie wiem, no może jak. Może są na Spotifyu czy coś tak? Nie no, na tak. Spotifyu jest masa tego, to słuchają okay. ostatnio, to A, jest no sporo, jest, jest mnóstwo rzeczy, które nigdy nie wyszły po prostu w wersji wideo i, i dlatego są jakieś bardziej interesujące. No tak. Ale myślę, że wiesz, jakieś właśnie takie winele poponiszczone nawet jakichś kalinów i playerów, to gdzieś po giełdach muszą latać. Po no, gdzieś powinny być, ale one nie, pewnie nie docierały do nas za bardzo, bo albo sobie kupował jak ktoś, kto chce i sprowadzał, albo, komu zależy, albo, yy... Znaczy, innej opcji nie mam. Nie, jakieś bo nie niemieckie było, wydania, może nie było. Nie było takiego. dystrybutorów, tak? Niemcy, tak, Niemcy. Myślę, że Niemcy to że są znani, znani z tego. Z tego że <laughs> że uwielbiają amerykański stand-up, tak? To Dlatego mają takie kiepskie komedie do tej pory. Nie, bo to jest już, jakby inny sposób słuchania tego, nie na właśnie na Spotify, gdzieś tam w drodze, tak. tylko sobie wiesz, nalewasz, nalewasz trochę whisky, nie, jakieś cygarko, odpalasz na swoim sprzęcie, Kiedyś tam. Nie wiem, czy Karin akurat się nadaje, bo Karin te rzeczy, które wyszły mu tylko na audio, to jest straszna kupa tak na marginesie, Aha. moim zdaniem, w sensie tam jakiś, ten klasowy clown i tak dalej. Czyli tego, 80% jego dyskografii. Tego uważasz, się nie da słuchać tego, że to jest udaje, kupa. że pierdzi buzią, nie, przez 20 minut i to jest no bardzo tak, śmieszne. No to są takie rzeczy, rzeczywiście. Nie, no masz rację, ale to trzeba pamiętać, że to są lata, co, 70., 70 80. 80 no. E, no ale nie no, to wszystkie te z lat 90., co są znane najbardziej chyba takie bite, gdzie on już jest taki jest bardzo ostry, trochę polityczny, to to też wychodziły najpierw na... Ty, moje często miałem na kasecie, nie? Aha. Ja, ja to pierwszy raz słyszałem też chyba w wersji audio. No albo no, może na widziałem na HBO. Było ale... dostępne właśnie też na HBO, czy potem w książkach, o też mnóstwo czy powielał z książkach tak. czy, czy potem powielał w książkach tak naprawdę, więc, więc było dostępne w różnych formatach. No, ale rzeczywiście coś takiego, wiesz, taką kolekcję winę i to było fajnie mieć. Ja na razie kradnę z internetu głównie, to, to tym się zajmuję, mm -hmm. tak. Kradzisz z internetu, jakby materiał komików to jest to, co, co lubię, uh -huh. co robię, w czym się odnajduję. Chociaż na Spotify oczywiście również można tam usłyszeć fajnych przesłuchać. Tak. Tak, i bardzo dużo pieniędzy idzie do autora z tego, że to ja Słyszałem, w... że to są bardzo. Więc <grymnie> jak zawsze. <cusawki grymnie> na na YouTube, więcej takie same myślę. Tak. Nie, już chyba, już chyba na YouTube lepiej, bo to przynajmniej są reklamy, które idą jakoś. No nie, no wiadomo, to trzeba mieć takie porządne liczby, żeby cokolwiek zarobić, ale nawet ja dostaję tam może raz na rok, czy coś, jakąś wypłatę, nie? A tą minimalną, a, a na Spotifyu myślę, że nigdy bym nie dostał, bo. To są tak groszowe kwoty, że, że nie ma szans. No ale nieważne. To jest, ja trochę jestem przeciwny tym, tym, sub, tym że wszystko idzie w stronę subskrypcji. Bardzo mi się nie podoba ten, ten model gospodarczy, bo to jest myślę, że trochę niekorzystne dla, i dla konsumenta, i dla. No właśnie dla ludzi, którzy oddają te swoje materiały. No, ale... Nie, no myślę, że dla konsumenta to jest mega korzystne przecież. No to jest po to, co zostało zrobione tak naprawdę, żeby tak. tego konsumenta ścianować. Wiesz, jak płacisz za Netflixa, tam ile teraz się płaci miesięcznie? Ja nawet nie bo zrezygnowałem z Netflixa. No 40 zł, zło, 43 chyba złote za ten standardowy pakiet. No to, no to staraj nawet, jakbyś, nie wiem, no tak, 4 tak. razy w miesiącu coś, to, nie, nie obejrzałbyś tego po prostu za, za taką kwotę. Nie, absolutnie, tu masz, tu masz rację. Oczywiście ty, cenowo i jest to wygodne, no i dobra, z filmami to faktycznie bardziej dla mnie to seriale. może ma sens, chociaż teraz wziąłem przerwałem, wziąłem na, znowu na próbę Netflixa na moją babcię i nie, bo przez jakiś czas w ogóle nie oglądałem. I płaciłem przez, tam przez kilka miesięcy, nie? Ale zrezygnowałem i, i tak patrzę na tą ofertę, naprawdę nic mnie tam. Tam jest strasznie dużo szlamu. Znaczy, jak chcesz oglądać seriale non-stop, no to spoko, rzeczywiście trochę tego jest. No albo dokumenty, nie? Bo dokumenty, też, na Netflixie, tak. To, to, to ale jest... na przykład wybór filmów, czy coś jest taki bardzo. Nie, fatalnie jest, to to się zgadzam. Znaczy, też nie wiem, czy to zależy od regionalnych ustawień, nie? Czy, czy jako Polacy tak. mamy po prostu to obcięte w stosunku do, do innych, ale to, co oni tam puszczają, to jest jakieś chłami, to jest a to 90., 2000., tego typu rzeczy tam tak, jest. jest tak, albo coś znika, nawet, nawet jakichś takich nowszych rzeczy. bo Pamiętam, że przez chwilę nie, nie było jakichś rzeczy, które nawet chyba oni zrobili. Chyba jakieś, nie wiem, wygasła im licencja i to czasami jest napisane, mm. nie, że tam no, dostępne tylko kurwa przez tydzień. Czy może to mi się z HBO pomyliło? Ale nie. nieważne. Ale tylko już kończąc temat tego Spotify, czy coś, ja akurat muzykę ja lubię mieć i słuchać w każdej chwili, kiedy mogę, w, znaczy, kiedy chcę, w. Dobrej jakości i móc przenieść to gdziekolwiek. Ja nie, nie lubię tego, że muszę mieć internet, muszę być zarejestrowany i to, żeby posłuchać na przykład Ty, to kup czegoś, co po prostu taką pigułkę MP3, jak kiedyś były, i weźmiesz nosił przy sobie. No, Czy jesteś audiofilem po prostu i, i no wiesz, Tak, i masz, ale jak masz, ale jak korzystasz ze Spotify'a, no to nie, nie masz takich możliwości. A nie nie możesz też offline korzystać. Tak, jak, tak, możesz. Tak, Aha. wykupisz, tak. tak a okej, okay, tak, jak to, kupisz. Czy masz bez reklam i to, to, co sobie przesłuchasz, tam ci ląduje gdzieś tam, że. Chyba, Aha, nie wiem. Starałem ja no taki słaby telefon, że i tak w telefonie z tego nie korzystam, tylko w domu, więc. No dobra, rozumiem, rozumiem. Ja jestem kurwa głupi, bo ja lubię mieć tą muzykę. Ja kupuję, ja, ja czasami kupuję płyty CD do tej pory, żeby sobie to zripować. W flaku albo w jakimś porządnym MP3 czy coś, bo mnie nie zadowala to, co oni sprzedają jakieś kupon na, na Amazonie, jakieś tam 192, no już pewnie teraz jest lepsze, ale mi się to nie ale podoba. Ale zrobiliście sobie I... kiedyś test na ślepo? Czy rozpoznajesz naprawdę? Tak, oczywiście. Tak? Nie, no serio. No znaczy, no wiesz, no to zależy od muzyki, zależy od tego, jak one były, jak zrobione są te, możesz słuchać dwóch i mp 3 o tym samym Bitrej'cie będą no brzmiały jasne, zupełnie jasne. inaczej, bo ktoś inaczej trochę zakodował czy coś. Ale różnica między yy, Flakiem, a na przykład taką, takim YouTube'em jest. Drastyczna. No, czy, tak, no. YouTube to rzeczywiście bardzo, bardzo obcina jakość i mają tą kompresję niesamowitą, więc no, to, więc. no dobra, wiem, że na Spotify już jest pewnie dużo lepszy teraz, algorytm. Podejrzewam, że tak. Ale, ale myślę, że między taką przeciętną mp 3 też też bym słyszał, no ale to, już, to zależy od muzyki, no to naprawdę no zależy od tego, czy tam jest tam dynamika czy coś, bo jak słuchasz Britney Spears, to ni się nie poznasz, bo tam jest wszystko tak skompresowane. To było że... nagrane 192 po prostu oryginalnie. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Oni od razu master zrobili w MP3, kurwa. Ale dobra, nie, bo, bo pierdolę jakieś rzeczy jak stary dziadek. Nie, no to a, właśnie, właśnie mi... bo jestem, jestem trochę zaskoczony, bo ty jesteś stary, nie, I, a jeszcze słuchasz tyle muzyki. <laughs> Bo ludzie, tak podobno jest taki tak. moment w wieku 30 lat, że przestajesz postawa, poznawać jakąś Aha. dużą ilość nowej muzyki i w ogóle jakby ilość muzyki, której słuchasz, konsumujesz, ci spada. Ja zawsze miałem pretensje do mojego starego o to, bo mój stary tak. był takim wiesz, rockowcem kiedyś i tam tylko te Deep Parple, inne Black Sabbaty. A potem przestał w ogóle słuchać muzyki, teraz w ogóle nie słucha muzyki. I tylko jak ja kiedyś jak byłem tam jeszcze nastolatkiem i co, nie wiem, słuchałem jakieś nirwanie, coś takiego, to on przechodził taki wkurwiony i obok mnie, już Deep Purple tak grali, wszystko ściągnęli tego. Uh -huh. A on od 30 lat nie słyszał żadnej piosenki deep Purple. Może <laughs> nie od 30, ale od 20 lat nie słyszał żadnej po prostu, bo nie słucha w ogóle muzyki. Tak. Ja widzę też to po sobie, że słucham coraz mniej. Bardziej różnorodnej, ale mniej zdecydowanie, uh -huh. już nie mam Niektórzy także mają, że wstają rano i pierwszą rzecz, którą robią, to włączają muzykę. A, okay. Ja nie potrzebuję, bo mogę na ciszy wszystko robić na luzaka i jest, jest, jestem z tym spoko. Występować nawet ze stand upem O, nawet, nawet. Bardzo ładnie. <śm> Sorry, że nie, nawet nie chciałem cię pojechać, ale to był idealny moment. Nie, chyba, się, chyba jest z tym sporo prawdy. Ja y, coraz mnie jakoś słucham tam nowej muzyki czasami czy coś. I, Mam jakichś znajomych na Facebooku, czy coś, którzy się tam zajmują, to zawsze patrzę, co tam mhm. polecają czy coś, ale y, mało nowych rzeczy. Ja mam jakieś takie rzeczy, które mi się podobają i do nich wracam co jakiś czas. Y, albo no właśnie, no nie wiem, ostatnio próbuję tych, tych winyli słuchać, słuchać, bo niektórych y, od lat w ogóle nie odpalałem, bo nie miałem y, y, gramofonu igły nawet podłączonej. Ale, ale masz rację, coś w tym jest. No. no nie wiem, jak ktoś słucha Spotify'a codziennie czy coś, to może znaczy, sporo to już... rzeczy odkryć, czy coś. Właśnie, bo tam możesz masz sobie ustawić tak po prostu, żeby ci podsował tak. nową muzykę podobną do tej, której już słuchałeś, i masz odkryć jakby w, tym, w tych gatunkach, albo masz po prostu jechać jakieś playlisty, które po prostu mają dziwne nazwy i tak. podoba ci się nazwa i wtedy się jej słuchać. I na pewno tak jest łatwiej poznać jakąś jakąś nową muzykę, bo ja też generalnie raczej wracam do starych rzeczy, których słuchałem, albo dawno bardzo właśnie nie słuchałem, pamiętam z moim współlokatorem teraz robiliśmy sobie taki. Taką noc, tak wróciliśmy trochę na bani, i zaczęliśmy słuchać świeższe, jakiegoś pop-punku z lat 90., którego w ogóle Aha. nie słyszeliśmy od, od 10 czy 15 lat. I star, no, mega zabawa po prostu, odkrywanie, no, tak. że mimo, że nie mieszkaliśmy w tym samym mieście i między nami jest parę lat różnicy, że słuchaliśmy takiej samej muzyki po prostu w tym, w, tym, w tym samym okresie swojego życia. Tylko, że u mnie było to trochę tak. wcześniej niż u niego po prostu, bo jestem no. od niego starszy odrobina. No ale to właśnie. Tak no mu muzyczny. Muzyka zawsze była dla mnie dość istotna. Ja, ja byłem zdziwiony, jak ktoś mówi, że. Słucha byle czego, albo niczego nie słucha, albo coś. Nigdy tego nie rozumiałem, ale trochę już teraz bardziej. Dla mnie chyba jest kwestia taka, że nie mam. Niewiele robię takich rzeczy, gdzie mogę tą, ten słuch poświęcić. Wiesz o co chodzi? Tak, rozumiem, żeby, no. żeby słuchać muzyki. No nie wiem, też podcastów słucham na przykład nie, niewiele i to tylko albo jak nic nie robię, albo nie wiem, sprzątam czy coś takiego. Bo jak siedzę gdzieś przy komputer, albo czytam, albo słucham czegoś w tak, tak. pracy, jakiś cokolwiek. Nie, nie mogę tej. Te podcasty też zdecydowanie albo Muzyka gdzieś przeszkadza ide, po prostu, więc drodzy mogę sobie posłuchać, albo gram w jakąś gierkę, która jest na tyle mało obserwująca Aha. mój mózg, że jest jakaś prosta, nie jest jakaś super no tak. i tego. I wtedy mogę sobie w tle puścić po prostu godzinkę tam czegoś, bo rzeczywiście, żeby tak usiąść na dupie i słuchać podcastu przez dwie godziny, to bym no. chyba miał problem z tym, że powiedziawszy. No, no tak, no. No właśnie, ale, ale słuchasz jak jesteś tam na mieście czy coś, gdzieś mhm. wychodzisz? Okej, okay, no dobra, bo widzisz, bo to przynajmniej tyle, bo ja nawet muzyki za bardzo nie słucham, jak gdzieś jadę, bo jestem w, na przykład w metrze jest za głośno, albo w tramwaju <grym> też jest kurwa, jestem stary po prostu, tak. A wiesz, no nie, to ale... jest ten problem, że ja nie mam metra w nie? Tak, więc to Tak, nie chcę odpada. mi się z jakimiś wielkimi słuchawkami zapierdalać, żeby, wiesz, żeby posłuchać przez pół godziny muzyki. Staram się trochę czytać książek więcej ostatnio, ale to też, to też... Jest bardziej absorbujący. No, o, Polecam inną rzecz, jak masz tak właśnie parę minut dziennie, jesteś w jakimś tramwaju, jesteś coś takiego, się zaczęłam uczyć francuskiego w ten sposób. Aha. I na razie idzie spoko, jestem yeah. zadowolony, w sensie musisz mieć jednak albo słuchawki, albo przykład sobie telefon do ucha, bo tam jest jeszcze wiesz wymowa no i musisz sobie to powtórzyć i trochę wyglądasz wtedy dziwnie pewnie w tym tramwaju, no ale jebać, no tam ludzie uh -huh. co tam ludzie myślą, e, ale jakby ten system akurat korzystam z Duolingo uh -huh. i okazało się, że na mojego Windows Phone'a nie ma czegoś takiego jak polsko-francuski, więc uczy się angielsko-francuskiego, przy okazji świfuję sobie angielski, to jest spoko. Ale na razie już widzę pewne jakby jakieś postępy, bo trzy lata uczyłem się na studiach francuskiego i kurwa nic nie pamiętam, po prostu zero, nie potrafię kupić bagietki w sklepie, nawet <laughs> nic z tych rzeczy. A tu po paru dniach już, wiesz, Aha. zaczynasz sobie utrwalać, w ogóle bardzo fajnie jest to zrobione i nie płacą mi za to jeszcze, żebym ich reklamował, więc Duolingo, <laughs> polecam bardzo. Ludzie tak narzekają czasami, że o, szkoda, że nie nauczyłem się... Angielskiego, tak jak ty, jakbym mały czy coś. Nie? Ja mówię, kurwa, to była mega trauma dla mnie. Naprawdę jako dorosły masz dużo więcej możliwości i chyba może tak bardziej in intencjonalnie się uczysz, nie? że ci zależy na tym, że to wykorzystasz cokolwiek. Tak. A w szkole cię zmuszają, czy cokolwiek nawet. Właśnie, no to jest no... tak samo taka opcja z książkami jest, nie? Że to tak. jest o, że w szkole musiałem. Pamiętam, że przez cały liceum nie przeczytałem żadnej lektury. Nie, przeczytałem jedną, bo się założyłem z, z nauczycielką. Po prostu czytałem inne rzeczy, które chciałem czytać. aha. I jakieś tam, wiesz, na przerwie jakiegoś mędla gdańskiego. Co, co czytasz? Mędla gdańskiego, Aha. bo to masz 30 stron, to na przerwie mogłem przeczytać, okay. to żeby się wiesz, bo jest kartkówka, to trzeba przeczytać. Założyłeś się z nauczycielką, że, no. że, że nie przeczytasz żadnej nie, książki? Nie, nie nie, Przecież... so, Nie czytałem książek i ona jakby nie było, była na tyle ogarnięta, że wykminiła. No jasne. I nie czytam tych książek, że czytam przed jakieś streszczenie, i to wystarczy, żeby dosyć truje i to jest jakby cool. No, to, tak. Ale powiedziała mi, że w takim razie możemy się założyć, że nie przeczytam przez jedną noc. Archipelagu Gułag chyba, Aha. to ma jakieś 800 stron. I ona powiedziała, że nie przeczytasz na jutro. Powiedziałem, tak, ja nie przeczytam, to zobaczymy zaraz. I siedziałem całą noc, przeczytałem całą tę książkę i rano przychodzę taki napewniak, po prostu wiem wszystko. No, 800, chyba nie przeczytałeś 800 stron. Naprawdę? Naprawdę. No tylko to jest takie czytanie wtedy, po prostu bardzo szybko to czytasz, wiesz, tak. nie, nie, nie ma tego głosu no, w głowie, który sam czy no ja, obrażasz, tak, tak, no pierdzielasz, napierdzielasz, napierdzielasz tę stronę, ale i tak czułem się pewnie, że odpowiem na każde pytanie z tej książki po prostu z miejsca i ona przychodzi, to on, pierwszy był polski właśnie i ona mówi, to co przeczytałeś? Ja mówię, no przeczytałem, ona, no to stałem ci piątkę i tyle. Także mogłem tego kuwa w ogóle nie przeczytać, wyrobiła. Nie mnie. sprawdziła dziennikarza. nauczycielka od polskiego, nie pamiętam jak się nazywała nawet, bo tylko przez dwa lata by z nami była, więc ale co za suka po prostu. I to była jedyna lektura, którą przeczytałem w liceum. Nie A, wiem, czy to okay. jest dobra rzecz, którą się trzeba chwalić akurat, ale, <śmiech> <śmiech> ale no potem bo... nadrobiłem parę rzeczy. Też nie wszystko, rzecz jasna. Czyli parę ktoś... rzeczy. Tak, tak. No, nie... no ja niewiele pamiętam z, z tych lektur. A wie... bądźmy szczerzy, też sporo czytać takich rzeczy, które jakieś. No dobra, może warto to znać, ale tak jak się na przykład w pustyni, w puszczy, to wiem, to jest jeszcze podstawówka, nie? Ale jakieś tego typu rzeczy, nawet ten siękiem. Nie, ten... Znaczy, to są rzeczy, które są niby ważne, nie powiem, że są dobre. I to jest. No, no właśnie, to jest ten problem. To nie jest wybór z całej literatury światowej najlepszych rzeczy, tylko najważniejszych dla młodego Polaka. Tak. No i częściej nie, częściej tego nie da się czytać. Tak. Ja do tej pory jest mam uraz i Gombrowicz dla mnie jest grafoman. No w sensie uh -huh. ja nie mogę czytać Gombrowicza. Tak. A ludzie się zachwycają, jakie jest No wspaniałe... nie, mi się, mi się akurat Gombrowicz podobał, ale, ale też nie przeczytałem go jakoś dużo. No Przeczytałem Ferdy Durkę. I tam trochę tych jego dzienników czy coś, ale niewiele. Potrzebowało mi, niewiele potrzebowałem, żeby chyba jakby to poznać, i że no dobra, już wystarczy. Oczywiście, do... ostatnio gadałem z takim Litwinem, który gdzieś tam na Uniwersytecie w Wilnie po prostu jakby specjalizuje się w Gombrowiczu. On jest teraz na studiach, więc jeszcze może nie specjalizuje się, ale ma się specjalizować, mhm. i on był w szoku, że w Polsce się ferdydurkę czyta w szkole. Aha. Bo dla niego to jest książka kompletnie nie do szkoły, że to jest książka do dojrzałego człowieka, który no może tak. spojrzeć wstecz na swoją szkołę. No właśnie, oczywiście. I on by wolał, żebyśmy czytali Transatlantyk, czy tam właśnie te dzienniki, że, że to tak. byłoby lepsze dla młodego człowieka, więc on był w szoku, a jest jakimś tam niby specjalistą. I się pokłóciliśmy, bo powiedziałem, że ten nie, nie potrafił pisać Gąbroczy, tam jest grafomania straszna. I on mówi, że o to może po prostu w tłumaczeniu jest lepsze, bo był taki miły człowiek. Aha. I powiedziałem, no może tak, bo po polsku to, to ja, ja nie polecam. No nie tak, A to też pan jakieś, wiesz, z mojej strony po prostu przy, uprzedzanie właśnie z liceum, czy z jeszcze wcześniej. No jasne, możliwe. No nie wiem, czy grafomania, ale rzeczywiście może. To, to jest też taki typ, pewnie typ literatury, że jest bardzo specyficzny i tam, jak ci się nie podoba, to to nie, nie ma już ci się co innego podobać, tak? <grym> tak. I trudno przez to przebrnąć, bo to jest jednak, jak ci tak. się nie, nie podoba, to jest ciężkie do przeczytania No oczywiście, tak. No nie, no, to chyba ze wszystkim tak jest, no w sensie. No, nawet nie, to nawet oglądam to to prawda, tak, te neologizmy czy coś. Ale ja teraz mam tak, że nawet jak mi się film nie podoba, który wymaga no chyba najmniej wysiłku ze wszystkich rozrywek, no teraz to mógłbym szukać kolejnych, bo na pewno się znajdzie, ale, ale wiesz, no, że jakby nie wymaga żadnego wysiłku, zaangażowania, tak jak na przykład czytanie czy nawet granie, to to jak po 20 minutach, pół godziny mi się nie, po, nie podoba, to... Czas... Porzucasz filmy? Porzucam czasami. Kurczę, ja jeszcze nie dojrzałem do tego. Jak już zacznę oglądać i nie zasnę, to staram się obejrzeć uh -huh. do końca. Nieważne, co to jest, ale... Ale może to jest dobre, już z książkami tak nie mam. Znaczy ma, wiesz, no musi być naprawdę to, to złe takie, ale, ale często są rzeczy, które jakby, no ja wiem jak to się skończy, wiem czego się spodziewać, nie podoba mi się jak to jest zrobione czy coś i, i szkoda mi trochę czasu. No rozumiem cię, jak ale... już mówiłem, jesteś stary, to jakby... Nic. No tak, jeszcze nie tak, nie na tyle stary, żeby były takie żarty jak o Waldku Nowaku, ale, ale już tak, I'm getting there. Że masz rację, to jest bardzo ważna sprawa, kwestia. Wydaje mi się, że ludzie czytają to, jak są niedojrzali jeszcze. Ja czytałem y, Zbrodnie i karę, jak byłem starszy, jakoś tam, nie wiem, czy, na, czy po studiach już, czy coś, i mi się bardzo to podobało. A jak mi kazali to czytać w liceum, no to takie miałem, no dobra, no, na znaczy, Tak jest, no to jest, wiesz, jak czytają mistrza i Małgorzata i najbardziej cieszą się z tego miejsca, kiedy kot podaje spirytus. To jest najważniejsza <grym część <grym tej <grym książki, no kurwa <grym> mać. To jest okropne, ale z drugiej strony taki Władca Pierścienia moim zdaniem zyskuje na tym, że się czyta go, jak się jest młodym, bo jak też jak jesteś już dorosły, tak. To jest książka dla dzieci jednak w gruncie rzeczy. Może nie, nie, nie stricte tylko i wyłącznie, to jest trochę, wiesz, jest tam mnóstwo jakichś wątków, które dla dorosłego człowieka również są wartościowe. Mm -hmm. Ale to jest trochę książka dla dzieci, albo z Gwiezdnymi wojnami, tak mam, ja Gwiezdnych Wojen nie, nie znoszę, nie mogę oglądać, bo nie oglądałem się jako dziecko. Aha, no, I to, tak. jest, to jest bajka, nie? I te przejścia są takie to śmieszne, jest jak w Powerpaincie, tak. też tam w ogóle porobione, więc... Jakby, co, co, jak w Powerpaincie? Nie, nie wiem, czy pamiętasz, ale o... w sensie montaż jest tak zrobiony, że, są takie momenty, że slajd, czy coś, z, tak, tak. To... prawo, w lewo, z góry, na to. no kurwa, jak w Powerpaincie prezentacja to wygląda czasami. Tak, ale, jeśli jak, się raczej się nie stosuje Ale jak dzieciakowi to puścisz, to go to w ogóle nie interesuje, tam jest montaż, tylko właśnie ta historia go wciąga, nie? a dla mnie ta historia nie jest wciągająca. Poza tym też słyszałem, że Gwiezdne Wojny to jest jedna z, nie, z niewielu rzeczy na świecie, której nie musisz mm, obejrzeć ani przeczytać, żeby znać na wylot. Znaczy, że to jest tak popkulturowy już jakby jakaś jednostka, tak. że znasz całą fabułę, znasz y, cytaty z tego filmu, znasz wszystkie postaci, a mogłeś nigdzie nigdy nie wiedzieć tego na oczy. Mhm. Więc, więc nie trzeba już oblądać. Nie, jest, nie tak, trzeba oglądać tak. Gwiezdnej Wojny. Już, już znasz Gwiezdę Wojny, nawet jak nie oglądałeś, to już znasz wystarczająco. No, każdy wie, kto to jest. Vader i że, i że Luke był jego synem, tak? I tak. to jest w sumie. I każdy już przekręca ten cytat? Podstaw... Tak, no, A, Ale tak, jakby tak. z ludźmi, którzy je, w, je widzieli, nie? Ale to już tak. To tak samo z, z Casablanką jest zawsze chyba. Tylko u nas się tego nie cytuje, ale. Jest Played sam, które nigdy nie padło w filmie, tak? Ale nieważne. Słuchaj, może pogadajmy trochę jeszcze o tej o tej komedii, zanim się zamieni w kącik bibliotekarza. I, I właściwie o ten o twoich początkach. Bo ja rozumiem, że ty robiłeś dużo jakichś innych rzeczy wcześniej, tak? Mówię, że pracowałeś w radiu? Tak, tak. Znaczy, mm, może inaczej. To było tak, że ja najpierw poznałem stand-up jakiś bardzo dawno temu. W sensie przez Pamiętam, że jedna z pierwszych rzeczy, którą widziałem, to na pewno był Eddie Murphy, nie? Tak? Eddie Murphy bo, to jest jakby, bo to jest jakby. już <laughs> <Eddie Murphy. laughs> to, jest, to jest stałe, ale pamiętam też, że Rowana Atkinsona bardzo szybko widziałem w Aha. jego stand-upowych rzeczach i, i Pablo Francisco jeszcze i to były te czasy, kiedy nie było specjalnie YouTube'a i nawet nie było jeszcze torrentów, tylko było to na Emule. Nie wiem, czy pamiętasz Aha. Emule. Pamiętam, tak. Pamiętam, że ojciec mi ściągał jakieś rzeczy, bo mój ojciec w ogóle jest fanem Monty Pythona i też jeszcze Aha. Monty Pythona szybko poznałem. I zacząłem jakby oglądać te amerykańskie tam coraz, coraz bardziej drążyć, drążyć jakieś tam karliny, wpadły jakieś hiksy. potem jak zobaczyłem Louisa CK, to już w ogóle się zakochałem. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w ogóle w Polsce można to robić. Mhm. I potem zobaczyłem w telewizji. Czyli mówimy o taki okres od 2000, Piątego, tak? 2005, coś takiego Aha. może być, może być. O, to było nie, to byłoby więcej niż 10 lat już. To może 2008, 2007, okay. coś takiego. W sensie Od 2009 chyba już był YouTube, tak? czy nie, znaczy nie YouTube było, Ale... YouTube był wcześniej tylko nie był tak rozpowszechniony, w sensie, tak. że ja nie siedziałem na YouTube tak w domu po prostu. Nie, no oczywiście. A dużo tak. częściej siedziałem właśnie na Emulach, ściągałem jakąś muzykę tak. albo jakieś filmy, no i przy okazji ściągałem jakiś też stand-up właśnie. Pamiętam, że na pewno jeden z pierwszych, który się obejrzałem w całości, to był Pablo Francisco, tam któryś no. jego. Nie? i tu w ogóle uważałem, że to jest najlepsze rzeczy na świecie, przecież to jest, jak ten typ pas jest śmieszny, i w ogóle kolegą, kolegą Pewnie. to pokazywałem, i oni, ale super, w ogóle gdzie skąd ty to masz, jakie to jest super, to gdzieś tam płytach to przynosiłem. A teraz okazało się jednak po latach, że to nie jest takie najlepsze. Tak, no z tymi lekturami tak. w szkole. No jasne. No i w każdym a, razie, i jakby tym byłem zera, I nie właśnie nie miałeś by... nic. Inne, nic w tym stylu, ani lepszego wtedy, wtedy, nie? No tak. W sensie Ktoś taki jak Pablo Francisco to był. To był kosmos, bo nigdy, nie widziałeś nigdy kogoś, kto robi coś podobnego. Ja to nie był, wiesz, Jerzy Kryszak w Opolu, tylko tak. to był nagle typ, który w ogóle nie wiesz, że przeklina i mówi śmieszne rzeczy, robi te wszystkie głosy, Aha. strasznie skacze po tej scenie, więc. Poci to było... się, to najważniejsze, o, bardzo ta. się poci. Więc to było bardzo interesujące <laughs> wtedy. I, i, I tego trochę oglądałem, no ale ja nie wiedziałem w ogóle, że w Polsce coś takiego się, coś takiego się dzieje. czy znaczy, wiedziałem, że jest no jakiś Marcin. Koniec tego typu rzeczy. Ale w którymś tam roku, później jakiś tam później, trafiłem w końcu w telewizji, na, nie pamiętam czy HBO czy Comedy Central to było. Cześć. tego. I pierwsza osoba, którą zobaczyłem z Polski, robiąca stand-up, to był Czarek Jurkiewicz. Aha, no tak. I on miał wtedy jeszcze takie, takie afro trochę, takie Tak, takie włosy, i, włosy I zobaczyłem tego 30 sekund i uznałem, że nie da się tego oglądać i wyłączyłem to po prostu. Także pozdrawiamy Czarka bardzo serdecznie. 30 sekund to nawet chyba nie dałeś mu jednego żartu opowiedzieć. Pierwszy żart. No, okay, rozwalił mnie na łopatki, bo on wychodził i tam był jakiś dym, coś takiego, a nie pamiętam, który to był program. Tak? Może źle to pamiętam w ogóle, może sobie to dopowiedziałem. I on powiedział jakiś żart z marihuaną, że o, żebyście wiedzieli, co my tam jaramy, czy coś takiego. Ja coś, coś ta... Nie, Uzałem, nie, nie o, pamiętam o, tego nie, zupełnie. nie, nie, to ja nie będę tego oglądał jednak. To ja przełączę. Może, może, <laughs> jest, może jest kabaret akurat na jedynce. Ale to jest fajne, bo tak pokazujesz jak, jakby jak mi się wydaje, jak wiele osób odbiera, czy pierwszy raz... Y no pierwszy raz odbiera komika czy cokolwiek. To jakby bardzo mało masz czasu, żeby zrobić dobre wrażenie. To, jest, to jest chwila, zwłaszcza tak. kiedy jakby jeszcze nie wiesz o tym, o tym, że ten komik może mieć jakieś swoje pół godziny, albo ile będzie trwał ten występ, tak. albo że on w ogóle robił jakieś występy. Dla mnie to był jakiś typas, który nagle mówił po polsku i wyglądał podobnie do kogoś, kto robił stand-up. Mhm. Zatrzymałem się na chwilę na, <laughs> ten, przy tym pilocie od telewizora i tak na chwilę, a to dam mu szansę, dam mu szansę. Nope. Mhm. I wyłączyłem to po prostu, przełączyłem coś innego. I potem od Długo, długo lat mi zajęło, zanim w ogóle dowiedziałem się, że rzeczywiście w Polsce się to jakoś kręci, bo ja pierwszy raz wyszedłem na scenę w czerwcu 2000. 15? Ja jestem 3 tak. lata na scenę z haczkiem, więc jakby tak. to jest. I to mówię o moim pierwszym open micu w ogóle. Ale tak, jeszcze tak. mieszkam w Olsztynie, za no to, to często to, jak kiedyś bardzo ładnie mieszkał, powiedział, jak chcę mieć open mic, to sobie muszę sam zorganizować. No tak. Nie ma tak, że ktoś przy, przyjdę na open mic, a, którego ktoś zorganizuje, bo nie ma tego ktosia. Chociaż ten pierwszy był akurat nie organizowany przeze mnie, tylko po prostu jakaś babeczka to organizowała. Aha. I było spoko, A. podobało mi się. Tak. Ale nie, bo chciałem po prostu hmm. wrócić tak, jeszcze tak. przed stand-up. Co robiłeś wcześniej? Ty w ogóle pochodzisz z Olsztyna? Nie? Ja pochodzę z Biskupca, to Aha. jest 40 kilometrów od Olsztyna, okay. ale już do liceum poszedłem do Olsztyna, czyli do tego okay. średniej wielkości miasta wojewódzkiego naszego pięknego. Tak. Okay. I tak już od, od liceum mieszkam, czy od 16 roku życia, mniej więcej chyba coś takiego. Mieszkam w Olsztynie. Aha. I tam byłem oczywiście w liceum, a potem poszedłem na studia. I już na studiach jakby złapałem trochę wystąpień publicznych, bo ja studiowałem filozofię i jestem magistrem filozofii. Czemu gratuluję, gratuluję nie? Nawet byłem dwa lata na doktoracie, ale nic z tego nie wyszło. I to może i dobrze. W każdym razie, ale tam była okazja, żeby jeździć po Polsce na konferencje naukowe i tak. wygłaszać swoje referaty. Na właściwie jaki temat był konferencji, mogłeś sobie coś dopasować, a jak jeszcze kogoś znałeś w organizacji, to nawet Twój temat nie musiał być jakoś hiper powiązany. możesz być jakieś tam. O czym chciałeś mogłeś powiedzieć przez po prostu na 15 minut przed ludźmi i po prostu dostać jakiś feedback od razu tak. od nich. Czasem naukowy, czasem nienaukowy i to mi się zajebiście podobało. W sensie to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą można robić na studiach, moim zdaniem, po prostu jeździć po konferencjach, bo mhm. zazwyczaj jest to za darmo, albo ci zwraca po prostu uniwersytet jakąś kasę za to za jakieś przejazdy. Tak masz parę dni w innym mieście, poznajesz mm. ludzi z innych ośrodków po prostu, wyszło uniwersyteckich i tam sobie przez cztery dni macie integrację plus konferencję. No tak. I to jest, to jest mega klimat i możesz wtedy właśnie trochę powystępować publicznie, tym bardziej, że jakbyś oglądając, po przykład, nie wiem, jakiegoś Luisa C.K. czy kogoś wcześniej, no to już próbowałem przemycać jakieś żarciki tak? po prostu tak? do tego. O, czasami takie zżynki na maksa po prostu, wiesz, wiesz, robiłem, ale ci ludzie tego nie znali, więc wiesz, wiesz... <laughs> i to nie był tylko konferencja naukowa, no, ja rozumiem, prawda? Rozumiem. Tak, tłumaczmy się, 10, top 10 uzasadnień plagiatu. Ale tak, no rozumiem, rozumiem. I to mi się bardzo podobało. I potem jakoś tak wyszło, że w tą filozofię i te studia się bardziej zaangażowałem. Po prostu mega się w to wkręciłem i bardzo się cieszę, że tam trafiłem, bo przez przypadek trafiłem na tę filozofię tak naprawdę. Ale bardzo się cieszę i dostaję się propozycję z kolegą Włodkiem Hołostiakowem, którego bardzo pozdrawiam z tego miejsca, żeby prowadzić audycję w radio o filozofii. Aha. Okay. I w naszym uniwersyteckim wwmf tak. I okej, okay, pomyśleliśmy, że zrobimy audycję o filozofii, ale że to będzie w chuj nudne, jak będzie to no po prostu o filozofii. Sorry, ale chciałem powiedzieć, że ja mówię, kurwa, pierwszy raz słyszę coś takiego, różne rzeczy w radiu słyszałem, ale... Więc zrobiliśmy ty, no. z tego po prostu audycję filozoficzno-rozrywkową. Tak, tak. I na początku mieliśmy tam godzinkę z piosenkami, ale potem zostaliśmy dwie godziny po prostu o 15 tam chyba w czwartki, z tego co pamiętam. I już na początku nagrywaliśmy tak zwane puszki, czyli musieliśmy się nagrać, żeby oni zobaczyli w tym radio, czy to jest fajne, czy nie fajne, ale potem już liczyliśmy na żywca. I braliśmy jakiś temat tygodnia, przykład, nie wiem, albo coś się wydarzyło, na przykład wyszedł jakiś film superbohaterski, i wtedy nagradaliśmy mm -hmm. o superbohaterach w jakichś kontaktach filozoficznych, albo był, nie wiem, bo jakieś taka inicjatywa Marsz Szmat, to była A, taka feministyczna, no to stare, no to jakby, jakby Nasz roboczy tytuł audycji okay. było y, Szmaty się szmacą, a kurwy się kurwią, nie? i o tym oczywiście nie mogliśmy używać takich słów, znaczy szmaty mogliśmy, ale na, na, na antenie, bo to było w środku dnia i to jest dotowane z uniwersytetu i w ogóle, okay. ale okay. już porozmawiać o tym na przykład właśnie, jak to z naszej strony wygląda, jak możemy to podpiąć pod jakąś filozofię albo pod w ogóle jakąś taką naukę społeczną, Aha. tego typu rzeczy. No i dwa lata to prowadziliśmy, i także Spokojnie. przez dwa lata się można dużo nauczyć w radio, i polecam każdemu w ogóle, że będziemy miał okazję w ogóle mówić do mikrofonu się nauczyć. To jest. No tak. Mówi się trochę inaczej niż normalnie, po prostu. I ludzie tego nie wiedzą. A przy okazji nauczyłem się realizować, po prostu, wiesz, audycję, właśnie, obrabiać dźwięk, gdzie tam dodać dynamiki, gdzie tam podbić basy, tego typu mm -hmm. rzeczy. Więc to było mega jakby, y, doświadczenie. I czasami tak. jeszcze bywam w radiu, tam naszym, tam jakieś audycje, tam coś. Bo oprócz tego, że powiesz audycję w radiu, no to. Teoretycznie powinieneś uczestniczyć w życiu tego uniwersyteckiego radia. Ja nie byłem z dziennikarstwem, więc nie musiałem chodzić robić jakiś głupich sąd po, po prostu, po kortowie, o, tłusty czwartek, ile pączków pani się zjadła? I tam mówi, o ja to zjadłem siedem, a ja to zjadłem osiem, no kuwa. to jest, a studenci dziennikarstwa muszą to robić. No tak. Ale wiesz, na przykład mogłem sobie pójść na wystawę jakąś i zrobić wywiad tam z artystką, tam, pewnie, że z Nieznalską kiedyś przeprowadzałem jakiś wywiad, więc jakoś jakieś duże nazwisko przyjechało, to mówiłem, że ej, jak coś, jak coś, to ja to biorę, po prostu biorę sprzęt z radia i sobie idę tam wchodzę. Albo na przykład wywiad z Abelardem, Gizą, Kaśką i i tą i Kasprem. Jak byli w Olsztynie Aha. kiedyś w takim małym klubie Klawamanu. to sobie też tam wbiłem po prostu, żeby zrobić z nim wywiad. Tej. I wywiad był spoko. Oczywiście I... miałem część pod tytułem Nagraj nam coś do popołudniówki, a to był wiesz, prima aprilis. Więc czy komicy robią sobie żarty? <laughs> I tam oni próbowali jakoś odpowiedzieć. To mhm. było te pół, pięć minut, po prostu, które szło tam do jakiegoś podsumowania dnia. A resztę sobie wziąłem, po prostu tak, nie wiem, z godzinkę pogadaliśmy, do, do audycji sobie wziąłem fragmenty mhm. z tego, więc w ogóle mogłem połączyć przyjemne z pożytecznym. A po mhm. poza tym też wiesz audycję o muzyce, nie wiem, przynosisz jakąś płytę i możesz o płycie opowiadać przez, tak, żeby przez, w sumie trwało to półtorej godziny, czyli no. Płyta ma zazwyczaj 50 minut, do tego masz 30 minut, zagadać po prostu między piosenkami. Zajebista sprawa, nie? Można tak. się wyżyć bardzo w radio, więc polecam wszystkim. Tak, nie, to jest fajne. My, jak y, y, prowadziliśmy kompost z Adamczykiem i, i Unrugiem w tym y, w kampusie, w Radio Campus. To, to właśnie tam było dużo. Śmiesznie było, ale właśnie na przykład nie mogliśmy za bardzo muzyki wybierać, bo oni mają tą swoją playlistę i. Naprawdę i tego. nie mogliście muzyki wybierać. No nie, coś tam wybieraliśmy czasami, ale to nie jest tak, że ja mogłem przy, przynieść cokolwiek i oni by to puścili. E, może nawet. Ale wiesz, no, jakby to za dużo dla mnie było obostrzeń trochę. Mhm, takich, rozumiem. że. Już, treściowych oczywiście też, no już to pomijam, że, że jakby na no, pewnych rzeczy nie można mówić, no bo to jest właśnie. Radio, wiesz, jakieś tam pół y, pół publiczne czy cokolwiek. No. no, my akurat mieliśmy. Ale trafiłem dobrze, bo wystarczyło, że wypełni, wypełnisz za x -y sam i możesz mieć wszystko, co się żywnie podoba. I jest jeszcze masa rzeczy, które puszczałem w Radio Izajce, nie są wypełnione, bo nigdy tego nie zrobiłem. Mhm. Bo, na ciężko było znaleźć, kto jest autorem tekstu, a kto jest, bo to jest jakieś, jakieś niszowe rzeczy, ale puszczałem, wcale ja puszczałem openingi za po prostu w Radio O15. Tak. No, no czemu nie właściwie, no, tak. bo pasowało mi na przykład, że tego dnia. A że Włodek jest, z którym prowadziłem, jest specjalistą od muzyki country i prowadził jeszcze audycję o country, więc on się dużo swojej muzyki, ja przynosiłem dużo swojej, robiliśmy taki mishmash i to też było mega. No, wtedy Can – Country i anime? Tak? – Country, anime, to potem jakiś Behemoth poleciał, Aha. potem jakiś tupak, bo ja tupaka bardzo lubię, więc tak. mieliśmy pełną jakby wolną rękę, chociaż kiedyś jak puściliśmy Hadawaya, What is Love, jak mieliśmy audycję o miłości, Aha. to aż ta naczelna przyszła pytać, co my odpierdzielamy w ogóle w tym radio, ale tak pozytywnie raczej, że, wiesz, że jesteście crazy, że te Hadawaye puszczacie. – Tak myślałem właśnie, że co, że to, a boże to jest takie że to się tak kojarzy już teraz jakoś czymś nie wiem komediowym niemalże, tak Czym? no tak, że to było Czym? dziwne usłyszeć to tak. po prostu w trakcie dnia, wiesz, bo to jest inaczej radio uniwersyteckie, oni no, no dbają no. o to, żeby ta muzyka była tam dobra, znaczy to nie, nie puszczają tego co w RMF, -ce. po prostu jest tam parę osób, które nad tym czuwa, rzeczywiście jakiś tam dyrektor programowy czy jakiś dyrektor muzyczny więc no ja nie mieli, musiałem przynieść własną Petrujkę, <noise> bo nie mieli w ogóle w bazie, nie? więc no musieli, tak. musiałem wypełnić za X na a więc jakiś cash od nas dostał. Ja nie wiem jak, jak nie można jak można nie mieć tego utworu, no to jest przeoczenie, ale okej. Okay. Ale czyli al był moment, w którym prowadziliście tą edycję na żywo, czy to zawsze było nagrywane wcześniej? Stare nagrywane były może trzy pierwsze, a potem cały czas chcieliśmy na żywo, okay. cały czas okay. na żywo i realizowaliśmy się sami i, i To i, fajnie, bo, fajnie. Więc Nauczyliśmy się też na przykład, że piosenka, która ma 5 minut, jest świetna, że wyjść na papierosa z radia. A yes. ja, piosenka taka na 4 minuty, to na przykład Włodko jej wystarczyła, a mnie nie, bo ja palę setki, nie? Więc <laughs> Włodek wtedy wracał, coś zagadywał, ja, ja przychodziłem w trakcie, po prostu jak już, już trzeba było mówić do mikrofonu. Wow, a, takie ja audyc, jest... a takie radia uniwersyteckie bardzo potrzebują audycji mówionych, żeby się właśnie odróżnić od tych e, jakichś takich RMF-ek i innych Zetek. Tak. Więc jak jeżeli jesteś studentem, drogi słuchaczu to totalnie uderzaj do Radia Uniwersyteckiego z, z jakimś pomysłem i prawdopodobnie Cię przyjmą. Nie wiem, jakie będą obostrzenia właśnie co do muzyki albo tematyki, ale jeżeli trafisz tak dobrze jak ja na UWM FM, to po prostu zrobisz mnóstwo doświadczenia, a jeszcze potem sobie do CV wpiszesz. Jasne, tak, to jest, doby, to jest dobry pomysł, żeby się nauczyć czegokolwiek o, o realizacji czy, czy audio czy coś tam, nie? to jest fajne. Ja myślę, że może być nawet sporo chętnych w tej jakichś, na większych uniwersytetach, ale może się mylę, może ludzie są zbyt zajęci kształtowaniem się na zarabianie pieniędzy. Co Z tego co wiem, do chętnych jest zawsze wszędzie mało strasznie, bo to jest też pewne zobowiązanie. To no tak. się zobowiązuje, że co tydzień, jeżeli wpiszesz się w ramówkę, co tydzień no masz to. tam być. Jeżeli nagrasz coś wcześniej, to ma tam być przygotowane to po prostu tak. i nie ma, że zachlejesz i nie przyjdziesz albo coś, bo no, jednak wtedy możesz po prostu zostać wyrzucony na w świecie hmm. z, z tego radia, więc, więc myślę, że ludzie boją się zobowiązania, ale też boją się mówić do mikrofonu, bo no tak. pasujesz, jak się nagrywasz, stary, to jest straszne, bo ty się nagrywasz, potem to przesłuchujesz, chcesz to poprawiać osiem razy, wiesz, chcesz to po prostu wymienić, czy to jest dobrze, czy nie, i się denerwujesz. Jak lecisz na żywo, to pięć minut po wyjściu z radia już nie pamiętasz, co mówiłeś, i wiesz. Ale ludzie tylko słuchali, tam. gdzieś tak. tego, gdzieś to pamiętają, ale ty masz większy luz. Na żywo właśnie to jest okej, okay, bo niby to to mieć. Ale w internecie trochę mnie to przeraża, natomiast na co dzień zupełnie o tym nie myślę. Ale jest to. Nie chcę dawać nikomu pomysłów, ale gdyby ktoś na przykład chciał zmontować moją wypowiedź, w której mówię coś, czego nigdy nie powiedziałem, to pewnie nie miałbym z tym większego problemu. U ciebie teraz na rozoka ja przecież mam... mnóstwo jego głosów w internecie. Tak, no ja mam bardzo specyficzną rytmikę, więc to brzmiałoby nienaturalnie, <noise> ale yy, w sensie ja mówię tak jakoś kurwa powoli i nieregularnie, ale, ale jakbyś chciał coś yy, manipulować, to, to nie ma problemu. Na szczęście, dlatego zawsze się zastanawiam, czy to cieszyć się, czy martwić, że stosunkowo jeszcze nie, że to nie przeszło do jakiegoś masowego odbiorcy, bo niektóre rzeczy, które tu mówiliśmy, to takie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem czy one powinny wychodzić na szersze światło dzienne, nie? No, no, zawsze ale... można Cię postawić w złym świetle, a właśnie Ciebie tak. mówisz powoli, łatwo by zmontować, stery, żeby to brzmiało dobrze. Pewnie tak. Tak ktoś mówi tak się. szybko i napierdziela, to wiesz, trudno mu tam wtedy pół słowa uciąć, albo coś takiego, a Tobie, stary, Bożliwe. to robisz pauzy między słowami, to zaraz Ci mogę zmontować. Tak, nie, masz rację, rzeczywiście. Może po prostu, może ja myślę tak, że ja mam trochę ucho do tego i słyszę, kiedy coś jest zmontowane, zresztą jak, jak w radiu... Y, Słuchasz reportaży czy coś, to tam prawda, to dobrze to słychać i, i ty też to wiesz, ale, ale większość osób pewnie zupełnie nie zwraca na to uwagi. Zresztą nie wiem, to jest już chyba teraz na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, że jak parę lat wyszedł parę lat temu wyszedł taki filmik przy udziale tego Jordana Peela, gdzie zrobili Obamę mówiącego różne dziwne rzeczy. Żeby pokazać ludziom, uh -huh. że jakby jak łatwo jest teraz y, zmanipulować, y, stworzyć materiał czy fake newsy i tego typu rzeczy. Nie? Ale to jest jakiś e, rzecz? To było jakoś tak, że on, on podkładał głos do. Y, nie, no, no właśnie to było chyba. Z, to mogło pewnie kiedy on był prezydentem jeszcze, czyli co, trzy lata temu, nie? Coś, no, takiego. coś takiego. No, w każdym razie nie. chodziło o to tylko, że on tam podłożył ten. Y, Głos Obam, swój głos Obamy no nie jest idealny, ale można się nabrać. a yy, Natomiast wiesz, no jakoś tam cyfrowo z, zrobili kompozyt aktora z jego cyfrową stworzoną twarzą, i no nie jest to takie oczywiste, że. Zwłaszcza, że, że, że no, to to jest... jak masz to w jakiejś słabej jakości gdzieś na telefonie, tak, i jesteś w, nie wiem, w Maroko i, tu, i angielski nie jest twoim pierwszym językiem, no to totalnie możesz się nabrać, a to poszło tak. jeszcze dalej, bo nie wiem, czy wiesz o tych, słyszałeś o deep fakeach? No, no e... tak, no to właśnie chyba o to chodzi, ale no, nie wiem, co masz na myśli. Mam na myśli filmy porno, rzecz jasna. Aha, okej. Okay. Jest taki z Galgadot, który Aha. jest przerażająco dobry. Tak? Stare. No jeszcze 2-3 lata i będzie można zrobić. coś, znaczy, jeżeli ktoś ma bardzo fotografowaną twarz, znaczy, z różnych ujęć można po prostu brać te no tak, źródłowe rzeczy, tak właśnie. właśnie jak aktorzy, jak politycy. Za, za parę lat będzie można zrobić wszystko z tym, po prostu, i wmówić, po prostu napisać historię na nowo, że tak naprawdę Obama to mówił, że jednak ten kukluskan to jest spoko, i jakby on nie ma no. nic do tego, biały to jest jego ulubiony kolor. I totalnie będzie można to zrobić, i nawet jak, jak będziesz wiedział, to będzie jeszcze tak taka ta dolina niesamowitości, że to jest takie, że trochę niepokojące, bo to trochę wygląda niepokojące. Tak. jakby Twój mózg odbiera to, że coś jest tu nie tak, mhm. ale to zmierza do czegoś takiego, że to będzie nie do, nie do odróżnienia. No tak, tak. Ale znaczy, polecam ja... ten z Gal <noise> Spoko, nie, nie, nie robi to na mnie wrażenia, ale chyba muszę obejrzeć. Tak, z powodów for research. jak to się... For <noise> żeby... academic purposes. Dokładnie. Ale no nie wiem, kiedy nam się uda pokonać, znaczy nam, tak mówię, jakbym miał jakikolwiek wpłat, to <noise> zamiast po prostu siedzieć i biernie konsumować, ale kiedy się uda pokonać tą właśnie... E, tą dolinę, jak mówisz, tej. niesamowitości, unkanny Tak, to jest, to jest chyba ten taki najtrudniejszy krok. To jeszcze myślę, że to będzie długo jeszcze trwało. No, o, ja myślę, to, że lat... krócej niż nam się wydaje. Mm -hmm. W sensie, że to idzie tak teraz szybko i też pomyśl o ilu rzeczach my w ogóle nie wiemy, które już są dostępne. no masz jakiś... rację. Ale jeśli chodzi o grafikę komputerową, to mam wrażenie, że jest taki. teraz jest najmniejszy już jakby przyrost jakości co do mocy obliczeniowej. Nie? Niby ten sprzęt jest coraz mocniejszy, ale już ta grafika y, bardzo mało się poprawia. Mm -hmm. że znaczy... mieliśmy ten skoki tam przy Kryzysie, tak. czy jak on się tam nazywał, czy, czy była taka gra kiedyś, kryzys chyba się nazywała, która miała taką wyjebaną trawę, Aha, no że tak. wyglądała jak prawdziwa. I ta gra ma z 10 lat w tym momencie. I, I ta trawa no... nie poprawiła się specjalnie w tych no, wszystkich No grach. nie, pewne rzeczy się, myślę, że najbardziej się jakieś takie tekstury, nie wiem, jak patrzę na y, wygenerowaną twarz i tam są te pory i włosy i wszystko to, to robi wrażenie, ale jeśli chodzi o Realistyczność takich rzeczy jak oczy, mimika, czy coś, no to tam jest jeszcze duża, właśnie duża przepaść, moim zdaniem. I myślę, że tu już właśnie w tym momencie, może, no patrząc na ten The Last of Us, na przykład tamtą Ellen Page zrobili po prostu świetnie, no tak. ale to chyba już jest bardziej, przychodzi właśnie nie ze strefy tego, jaką mamy moc obliczeniową. Tylko jak artysta do tego usiądzie. Bo to jednak trzeba mieć to, wiesz, możesz mieć najlepszego programistę, on też nie zrobi tego tak dobrze, jak może zrobić to artysta-malarz, na przykład, który po prostu wie, gdzie to światło cienie i jak je tam ułożyć, żeby to wyglądało tak. bardziej Więc myślę, że to przejdzie właśnie do bardziej artystycznych rzeczy. Jak te Telltalesy robiły tam te swoje jakieś, jakieś, rzeczy i one wyglądały często lepiej niż, niż gry, które wymagały, wie nie wiem, większego, lepszego sprzętu. Bo po prostu był na coś innego położony nacisk. No tak, nie, teraz jest bardzo dużo gier, które no, wykorzystują jakiś trochę inny styl. Nie masz rację, tak. Zresztą to jest ciekawsze, no bo ile można oglądać realistycznego kolesia, który wygląda jak Nathan Drake? Oni wszyscy kurwa wyglądają identycznie. To jest po prostu biały, dobrze, dobrze zbudowany typ o, o szaty nowo jakiś ciem identyczne mają mordy nawet to jest dla mnie takie dziwne trochę znaczy, że sam myślę że po prostu wzięli tych wszystkich aktorów filmów akcji zmiksowali i wyszła ta twarz po tak, prostu tak może tak Ciekaw jestem czy oni robili jakieś jakieś obliczenia kto jest najbardziej reprezentatywny dla przeciętnego y... Białasa, no bo to z, nawet nie z, jest Z kim jest się możesz odbiorca, utożsamić? Co? Z kim się możesz utożsamić? Że to tak. ja jestem tym Drake'em. Totalnie, to jestem ja. I siedzę i wpierdam te chipsy i gram w te grę. Paciak <grym> skacza, kurwa, paciak skacze. <grym> Szczelam zawsze to celu. No tak, no to też trochę jest ciekawe, dlaczego. No ale też wchodzimy w tak nerdowskie tematy, bo chciałem powiedzieć po prostu, że skąd się wzięło, że akurat ten typ jest reprezentatywnym, przeciętną, przeciętną postacią. W akcji, no bo to nie jest tak, że to jest przeciętny odbiorca. Tylko jeśli patrzysz na północnoamerykański wycinek wiesz, kontynentu i populacji, no to okej, okay, ale. Ale jak weźmiesz pod uwagę konsumentów z całego świata, no to nie, no to nie ma sensu już wtedy. Nie no właśnie to ma jeszcze sens o tyle, że dla konsumentów, no. że jakbyśmy grali w cywilizację, to Stany wygrały kulturowo i wszyscy kojarzą aktora z tak. filmów akcji po prostu z filmami akcji. Znaczy nie no dobra, nie, nie, szacją, nie tak. trzeba być podobnym do Stalona, że wiedzieć, że Stalon to jest film, z filmu akcji po prostu jakieś roki albo inne Rambo. Tak. I dlatego myślę, że stąd to wynika, że po prostu jest, mamy taki już wzorzec kulturowy, że koleś, który jest, nie wiem, e, skacze na linach i w ogóle mhm. odkrywa te wszystkie katakumby, no to jest przecież Tom Cruise totalnie, to musi być Tom Cruise, mimo że jest kurduplony, to Tom Cruise jest najlepszą postacią do tego, no a tak. nie, nie wiem, jakiś... Karim, który nas z, z Libanu na przykład. Aha, no, aha. No, jaki tam Karim z Libanu? Ja nie widziałem żadnego filmu o Karimie z Libanu nigdy. A stoją króznę widziałem z 12, więc coś tu coś jest nie gra. No tak, no. Ja myślę, że to się zacznie zmieniać już, ale. ale yy. I dla mnie te przyczyny jakby nie są zbyt istotne. Mnie pierdoli, czy to jest polityczna poprawność, czy nie. Jakby jeśli wy, wynik będzie spoko i ludzie są z tego zadowoleni, to ja nie widzę w tym nic złego, no ale okej. Okay. Podobno dlatego Keanu Reeves jest e, tak popularny w niektórych rejonach świata, Aha. że on nie wygląda dokładnie jak po prostu, nie ma takich kaukaskich tak. rysów. Że tak, nie wiadomo skąd on dokładnie Mógł być tak. mieszanką Azjaty z czymś, i dlatego w niektórych świata jest po prostu bardziej popularny jako, jako aktor. I poza tym tak, to, a człowiek nie potrafi grać przecież, po prostu Keanu Reeves ma dwie miny. Jakby nie wiem, nie wszyscy wskaza. tak mówią zawsze, ale ja nie wiem, czy to jest prawda. No, grał sporo kiepskich filmów z, y, zrobił, ale. Czy zrobił sporo kiepskich filmów tak naprawdę? Zrobił kilka mega dobrych, Aha, w których. Na przykład? No, Matrix weźmy. No, no właśnie, i tu, jest, tu się zaczynają schody. Bo dla mnie Matrix to, no nie jest, to nie jest dobry film, ale to jest kurwa, zależy jak na to patrzysz. Dobra, to no. może inaczej. Matrix tak, Matrixa tak jakoś ostatnio? W sensie jako... Nie, ostatnio. No, nie. no właśnie. No. Ale na studiach się czegoś oglądałem, bo tam wszyscy się je tym, Aha. że jakie to jest, wiesz, że to jest właśnie platońska, tam jak ona się nazywa jaskinia. Ja tam tego nie widzę specjalnie, Aha. w sensie. Po prostu film jest strasznie jakby pretensjonalny, tak się mówi. No tak? jest, pretensjonalny. Trochę, tak, Natomiast dalej jest. Dla mnie to jest taki dla rozwijających się chłopców film, zdecydowanie. Doskonały, właśnie, ale, ale w każdym razie jest ważnym ale... filmem, tak, tak. byłeś, No dobra, no to jest. No, zawsze można się do czegoś przyczepić, masz rację. To, yy, to był film tak w jakiś sposób. Ale John Wick ci się nie podobał. Ale też Matrix podpierdolił dużo rzeczy od innych filmów i po prostu sprzedał to. To, anime, tam nie, to jest no, wiadomo. No. Po, 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 tak, John Wicka jeszcze nie, nie widziałem, niestety, wiem, wszyscy polecają, znaczy. Dużo osób poleca i obejrze jeszcze kiedyś. No, ale tam ale... w Opracowaniu wieku chodzi o to, żeby Keanu Reeves nie miał emocji, więc jest idealny uh -huh. do tej roli, bo nie ma emocji. Tak. Więc jakby tu się wpasował i ma ciągle tą samą minę znaczy, ma taką, że jest smutny, albo jest zdenerwowany troszkę. Uh -huh. Ale tak troszkę, także nawet nie, nie marszczy brwi do końca, tylko tak. i ma te dwie miny i tego. Ale ja tak powiem z wieloma aktorami, że naprawdę uważam, że jest duża różnica między dobrym aktorem a złym. Przed Christian Bale a mnie też ma dwie miny. I to jeszcze mm. jedna jest, to robi taki ryj trochę, jakby miał kaczkę taką robić tego. I to Aha. są dwie miny Christiana Bale'a dla mnie. Mimo, że też grał w wielu filmach, które są spoko bardzo, ale tak. nie, nie uważam, żeby to był jakiś wybitny aktor. Rozumiem. Alby, Niestety... Ale byś dostał wpierdol od niego. <laughs> to jest, to, to sprawia, on sprawia wrażenie takiego człowieka, który nie, niekoniecznie panuje nad sobą. Ale y, tak, no wiesz, no też jakby no, twoje fizy tam cię ogranicza co do ról, jakie masz grać, a tym bardziej to w których cię obsadzą, no. No to jest tak, zdecydowanie. Ktoś I te... jest amantem, ktoś jest charakterystyczny. To tak, jest taki klasyczny podział. Pozostawiam wrażenie trochę, że, poru... że jak porównujemy, że ktoś jest dobrym czy złym aktorem, to wszyscy porównujemy do jakiegoś Daniel Day-Lewisa czy coś, który jest po prostu wybitny. Kurwa nie ma. Niewielu jest innych aktorów, takich jak on na przykład. No możemy znaleźć kogoś innego, nie? Ale no. tak pierwsze, no, co mi przychodzi dobry, do głowy, to jest aktor, który się. Transformuje do każdej roli, nie? I wszyscy, o kurwa, spuszczamy się na ekran, jaki on jest zajebisty, bo wiesz, schód 10 kilo i chuj wie co, i mówi innym akcentem, ale, ale, ale no jest świetny, rzeczywiście, i myślę, że wiesz do tego. No też, często ci ludzie nie mają chyba możliwości w ogóle y, zobaczyć, nie, nie masz możliwości zobaczyć pełnej ich rangi, y, nie rangi, tylko zakresu, jakby. Mhm. Bo albo gra Batmana, albo gra Batmana 2 i to nie jest, <laughs> jakby nie, nie wiesz, no. no. ale z jednej strony tak jest, bo wiadomo, że aktor musi pracować z tym, co mu tam da scenarzysta czy reżyser tak. i tam za daleko no, reżyser, reżyser, to nie producent. wyjdzie. Ale z drugiej strony są jednak ludzie, którzy grają w nie jakichś właśnie mega kostiumowych Dejlo, De, Danielo day sprawach, a mogą przekazać dużo więcej emocji i i okazać się, że ej, jednak ten typas potrafi coś zagrać, tak. a potem jakby podobną rolę dostaje typas, który jednak nie potrafi czegoś zagrać. I to troszkę widać moim zdaniem, mm -hmm. ale to takim moim zdaniem. Ja nie wiem, czy Tom Hardy jest dobrym aktorem, uh -huh. bo on ma przez, wiadomo, przez trzy czwarte swoich filmów Maryi zakryty, to po pierwsze, tak. więc trudno powiedzieć. Ale widziałem go w tym takim filmie, że on jedzie samochodem przez cały film. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Mad Max? Nie, nie, nie. Ej, to ma dwa takie filmy w takim razie. Nie, no w Mad Maxie Nie, to jest. pierwsze, co mi przyszło do głowy. Nie, ale... taki współczesny, że on jest jakimś robotnikiem Aha. i jedzie samochodem do swojej. Nie będę, nie będę spoilował, ale w sensie przez cały film, jest cały dzień film się dzieje w samochodzie. Niemalże cały film się. jest to tylko nie kamera na niego. Chyba, I stary, nie. i tam widać wtedy, że ten człowiek potrafi coś zagrać, mhm. naprawdę. Że masz odczytać to z jego twarzy, parę rzeczy. Tak. I to jest spoko. Także tą hardy, może jednak jest spoko. Nie wiem. No, ja ja go lubię, ale to prawda, że no wiesz, no mają swoje patenty, ludzie i też się przyzwyczajają do tego, może też właśnie czasami jest tak, że reżyser tego oczekuje, czy coś. No tak jak, wiesz, no, tak jakbyś oczekiwał, że teraz De Niro przyjdzie. No on już jest prawie na emeryturze, ale Deniro czy Pacino przyjdzie i zagraj, zagraj to tak jakby zagrał, wiesz, Hugh Grant. Nie, no kurwa oczekujesz, że to będzie Deniro i wszyscy, którzy oglądają go, Spodziewają się określonych też pewnie, rzeczy. No, to przypacinę jeszcze bardziej to widać. Ale Pacino no. już od 20 lat gra tylko siebie. No pewnie tak. No, tak. tak. Po prostu, Matus. To... I tak uważam, że jest najlepszym aktorem wszyscy czasów, więc jakby ja jestem z tym spoko. Mhm. Ale z drugiej strony właśnie widziałem go najpierw w nie wiem, ojcu Chrzestnym, a potem w człowieku z blizną, nie? I po prostu tak. są dwie tak drastycznie różne role, które dzieli chyba dwa lata między, między sobą po, prawne, po prostu. Tak. Więc jakby, A teraz już niech będzie po prostu niech robi to swoje. Uła! i Ja jestem zadowolony <laughs> z tego w 100%. <laughs> no dobra. Dobra, a ty... Aha, czyli odpowiedziałeś, bo miałem zapytać, kto twoim zdaniem jest takim właśnie aktorem wybitnym, czy, czy coś, ale... Znaczy, Al Pacino jest moim ulubionym. Czy jest wybit... Tak, jest też wybitnym. kurwa tak. tam w tym Adwokacie Diabła też. O właśnie, o Keanu Reeves, dobry film z Keanu Reevesem, Adwokat Diabła. Tak, jak powiedziałeś, jak mówisz o tym Keanu Reevesie, to od razu, czy o tych dwóch minach, to mi się też Jason Statham od razu przypomniał. To jest taki twardszy Keanu Reeves, no bo on ale też nie... Jason Statham to jest aktor w ogóle. No nie wiem, dla mnie Zastanówuj każdy... Się. Dla mnie każdy, kto zarabia na tym jest aktorem, to nie jest tak. że Myślę, że to jest taka kolejna kwestia, jakby trochę jak z artystą, czy nawet z komikiem, że, że czy, czy to jest sztuka, czy to jest artysta. No kurwa robi swoje, to jest. No, to, nie jest to nie znaczy, że on musi być dobry. Nie? Jakby nikt nie powiedział, nikt nie powiedział, że artysta musi spełniać Twoje oczekiwania, żeby nazywać się artystą. I tak samo jest z aktorem. No. Są aktorzy, którzy grają y, trochę szkodliwie, chyba się, znaczy, krzywdzące się nazywa ich character actors, że grają ciągle podobną postać, czy tę samą, ale niektórzy robią to doskonale i, i, i wiesz, no jakby nic zł złego słowa bym nie powiedział, bo, bo wnoszą mnóstwo charakteru do, wiesz, do filmów mhm. i, i różnych drugoplanowych ról. Czy nie chciałem to jakby opluwać gdzieś na Asatama, tylko po prostu zastanawiam się, czy on w ogóle bardziej myśli o sobie jako właśnie action hero, Rozumiem, czy bardziej tak. jako aktor, czy on jest bardziej od tego, żeby kręcić te kołowrotki i tam kopać wszystkich i strzelać z pistoletów, no ale czy jest. od tego, żeby nigdy nie widziałem nic z nim, co byłoby nie Rozumiem. opierało się na kopaniu jednak. No jasne, no rozumiem, ale on też nie jest kaskaderem, więc tak naprawdę on chyba nie robi większości... Chyba też jest właśnie tak, jest. A, okay. no dobra, to bardzo, ma... To jest jedna z tych osób, która bardzo dużo tych stuntów robi sama. Rozumiem, ok. To, tego nie wiedziałem, możliwe. No, ja ostatnio z nim widziałem The Meg, film z, re, z wielkim rekinem. Coś słyszałem. Bo ja lubię filmy z, z rekinami. Ja, jak tam ostatnio obejrzałem, z tą Blake Lively, czy coś by taki o, o surferce, która nie może wrócić na brzeg, bo ją tam prześladuje to było, to było spoko nawet, to było spoko w kinie to oglądać, więc poszedłem na tego mega i to było kurwa, to było żenujące na każdej płaszczyźnie, no w sensie przeciętne na, w każdym calu, jakby pod względem scenariusza, aktorstwa, wszystkiego. Jakby nawet tytuł jest taki. Trochę nie wiedział, no tak, to ma być od Megalodona mhm. chyba, tak? Tak, znaczy ja, ja nie widziałem tego filmu, ale słyszałem o nim. To jest w ogóle na podstawie książki chyba, stary. Nie? Możliwe, to zawsze to mnie... zaskakuje. książka. Zawsze mnie, zawsze mnie to zaskakuje. Ale chyba jest... To jest śmieszne, bo chyba jest dużo więcej tak naprawdę złej literatury niż filmów, nie? Bo literaturę Uuu, łatwiej stary. napisać mm. i wydać, no. Ale wiesz, filmów... Codziennie wychodzi parę filmów na świecie. Codziennie. No tak, to prawda. Więc nie wiem, czy codziennie wychodzi parę książek na świecie. Pewnie tak, ale byli gdzieś nowych książek. Ja bo myślę, to że teraz filmach. tak, szczególnie jak... Możesz wydać książkę cyfrowo i niewiele cię to kosztuje, ale yy, masz rację. No. no tak, ale wiesz, nawet tak patrząc współcześnie, to może niekoniecznie, ale kiedyś nie było tyle filmów czy w ogóle innych rozrywek i ludzie wydawali seryjne, non-stop jakieś kryminały czy coś, których nikt nie pamięta ale w większości pewnie są bardzo słabe. Więc pewnie no. są bardzo słabe, tak. Myślę, że się... Znaczy wiesz, podejrzewam, że to jest po prostu taki zwykły rozkład Gaussa, nie? że tych przeciętnych rzeczy jest najwięcej, jest no trochę tak. tych wybitnych, które wszyscy pamiętamy i cała też jakby masa tych beznadziejnych, których nikt nie pamięta, nigdy nie zostały wznowione od 1712 roku, było tylko jedno wydanie w siedmiu egzemplarzach i niech sobie tak zostanie, bo no po prostu tak. to było takie dobre. Teraz zacząłem się zastanawiać, no bo, no bo spisanie książki zajmuje dużo czasu, ale wydaje mi się, że robienie filmu jeszcze więcej i przede wszystkim za, więcej pieniędzy wymaga i zaangażowania wielu osób. Więcej więc... osób zdecydowanie, no i też jakby kasy, to jest to zdecydowanie, tak. to zrobienie filmu jest droższe. Natomiast dla jednej osoby, no nie wiem, czy jest jakaś osoba, która pracuje nad filmem, powiedzmy, dwa lata od początku do końca. Każdy pracuje jakby nad swoim, tam, no wieś, montażysta nad tym, aktor nad tym, ale czy jest jakaś osoba, która tak jak piszesz książkę, pracujesz Aha. nad wszystkim, to nie wiem, bo nie zrobiłem nigdy w życiu filmu, ale z drugiej strony też nie napisałem książki, więc totalnie mogę się wypowiedzieć. Tak. Więc jakby podejrzewam, że obie rzeczy są trudne w swoim własnym zakresie. Tak. No nie wiem, chyba najdłużej chyba pracuje, no jeśli nie reżyser, to producent. No. No chyba, że scenarzysta przez całą długość filmu jest zaangażowany, co zdarza się oczywiście, ale bardziej z takim producentem. Producent w ogóle nie pracuje, co ty mówisz? Producent zbiera kasę na początku i potem. No nie, on tam... Odwiedza set, set teraz na drugim. No, na dobra, tej to dzień. zależy, jaki to jest producent. Bo jak mówiliśmy o tym, jak się robi te kiepskie rzeczy i ile czasu to zajmuje, to od razu pomyślałem o Kormanie, o Rogerze Kormanie, który potrafił zrobić wiesz, w tydzień trzy filmy na przykład jeszcze wykorzystać e, materiał pomiędzy nimi do innych rzeczy czy coś. Jakby najbardziej, jeden z najbardziej chyba ekonomicznych e, e, producentów zrobił tych, tych filmów setki. No i wiadomo, no większość no to, to jest do śmieci, ale a to jest, ale jest tego, no to... tej klasyki takiej trochę, co przeszło tam powiedzmy do, do kultowego. No, trochę jak ze Stevenem Kingiem, który pisze tych książek po prostu na, na, na no kilogramy. tak. tak to jest I też nie, nie wszystko jest dobre, umówmy się. Jest trochę książek Kinga, które są dobre, jest trochę, które są beznadziejne, a jest trochę, które są średnie, podejrzewam. Nie, nie czytałem jakoś super dużo Kinga. Pewnie Ale. tak. Ja przeczytałem tylko y, tą, jak się nazywa ta wieża? Mroczna wieża. Mroczna wieża? No, okay. też przeczytałem w całości. No i tak? Całą serię? Tak. Znaczy wiem potem, że jedynka wyszła, drugi raz jest reedycja, on zmienił trochę rzeczy w jedynce. A tak. no żeby, o... żeby bardziej pasowało do, jakby do całej historii, to tej nowej wersji nie czytałem. Czytałem tą starą mm -hmm. po prostu tak ciórkiem. Ej, podobało mi się super, mega się wciągnąłem, ale filmu nie widziałem, ale, ale książka podobała mi się mega. Ja czytałem tą pierwszą i, i, i nie wiem, nie przekonałem się na razie do kolejnych. Co w się sensie nie wiem, czy chcę poświęcać aż tyle czasu, żeby się dowiedzieć? Tak, to jest co się stanie z jakimiś ludźmi, którzy mnie średnio interesują ale ten film to można chyba spokojnie darować, ja nie wiem, mi się, szczególnie jak podobała ci się książka, to myślę, że, nie wiem, to jest w ogóle dziwne. Po, dziwne podejście ekranizować coś, co ma tam sześć tomów, czy coś, nie? Z bardzo dziwne strasznie... podejście, zwłaszcza, że mogli przewidzieć, że ta jedynka się nie przyjmie na tyle, że będziemy mieli siedem filmów, bo to nie jesteście Harrym no tak, Potterem, no jednak umówcie tak. się. Więc y, natomiast y, ja polecam to, można że nawet jeżeli jest to trochę przerażające, bo tam się potem dzieją strasznie po prostu postmodernistyczne rzeczy w trakcie. No to, okay. nie, nie będzie takich jakiś duży spoiler, Stephen King jest jedną z postaci. A, to w nie czwartym wiedział, tomie. To nie wiedziałem. No tak, bo tam jest przenoszenie się w czasie, w wymiarach, powiedzmy, coś takiego. Tak, tak? I, Więc... in, inne jego książki występują w, tej książki, aha, w, te, w tym cyklu, on sam występuje w tym cyklu, chyba w dwóch wersjach w ogóle, A, z różnych wymiarów i w ogóle jest pomieszanie z poplątaniem. Jest zakończenie też, które jest kontrowersyjne, tak bym powiedział. No to zakończenie takiej serii chyba zawsze będzie kontrowersyjne. Tak mi się wydaje, że jakby jak masz oddanych fanów i tam wiele się rzeczy dzieje po drodze w tej książce, to nie jest tak, że ludzie mogą być zadowoleni. To nie wiem. Szczególnie jeśli ludzie, którzy czytają tyle książek, y, są średnio zadowoleni zazwyczaj ze swojego życia, więc, <śm> więc wiesz, no. To jest tak jak z ludźmi, którzy oglądają cały czas seriale, no chyba. Trochę nie idzie na nie bez powodu. nie zrobili z tego kąciku po prostu filmowo, książkowo. Tak, nie wiem, przepraszam, ale jakoś tak ja, wyszło. Ja przepraszam, to moja wina. To jeden wątek za drugim tak się ciągnie. No dobra, pogadajmy się trochę o stand-upie. Jeszcze trochę czasu mamy, bo nikt nas nie wygania na szczęście. Mówisz, że to radio było najpierw, czy w trakcie? Wcześniej. pomiędzy. radio Aha. było wcześniej. Może jakoś się to zbiegło, to, że ja odszedłem z radia, bo jakby zrezygnowaliśmy z audycji na, z powodu różnic ideologicznych między mną a Włodkiem. Czyli filozoficznie się tak poróżniliśmy, że nie tak? mogliśmy ze sobą przebywać przez jakiś Aha. czas. Teraz jesteśmy ze sobą spoko i w ogóle on zrobił logo do mojego kanału i Aha. teraz robi drugie, więc jakby no, bo z świetnym grafikiem też. Więc już teraz jesteśmy ze sobą spokojni, ale przez jakiś czas nie mogliśmy ze sobą gadać w ogóle, więc zrezygnowaliśmy z radia i jakoś mniej więcej w tym samym czasie właśnie ktoś zorganizował, nie pamiętam jak się nazywała ta dziewczyna, bo ona tylko raz zorganizowała Open Mic'a w Wolsztynie. Aha. I to był dziwny open mic, bo każdy z nas, chyba nas było tam z 6 osób, dostał po 15 minut, co jest w chuj za długo, bo poza, bo był tam Maciek Brudzewski między innymi występował i Maciek był chyba jedyną osobą, która wcześniej była na scenie stand-upowej. To tak byli sami debiutanci. Tak. Każdy po 15 minut, przed koncertem reggae, a ludzie, którzy przyjęli na ten koncert reggae, nie wiedzieli, że będzie stand-up. Nie okay. zostali półtorej godziny Najlepsze. takiego wstępu że po prostu, to jeszcze było w takiej małej sali, że tam było 40 osób na publice, nas sześciu występujących, był prowadzący, który był menadżerem tego Pawła, który był fatalny po prostu mm -hmm. i ja występowałem w drugiej części, bo jeszcze zrobiliśmy sobie przerwę, bo co kurwa, może no, sobie przerwę, nie zrobimy części. ludzie na ten koncert reggae mogą poczekać. A w pierwszym rzędzie siedzieli muzycy, którzy po prostu patrzyli na nas, czy nie przewrócimy Aha. im instrumentów, bo scena była bardzo mała instrumenty już były na scenie. Tak. Czyli nie przewrócimy czegoś, a tam wiesz, to był reggae, tam jakieś bongosy, jakieś piszczałki, takie różne rzeczy. Mhm, fajka wodna, tak. Tego, typu. w każdym razie, no i wiesz, no pierwszy tam wyszedł bomba po prostu fatalnie, drugi, trzeci i po przerwie wyszedłem ja i miałem dobry występ, w sensie bo słyszałem, że niektórzy ludzie mieli pierwszy zły występ. Gdybym miał mm -hmm. pierwszy zły występ, to bym już nigdy więcej nie wyszedł na scenę, więc fajnie, że ta publiczność reggae przyjęła <grym> mnie dobrze, bo miałem, nawet, powiedziałbym, bardzo dobry występ taki, Aha. że jak, jak na pierwszy, to byłem mega zadowolony. Tak. 15 minut w ogóle materiału, więc to było strasznie dużo. Tak? Gadałeś 15 minut? Tak, nie czytałem z kartki, nic z tego. No ładnie. Wykorzystałem jeden instrument, co tam potem się jednemu z kolegów z zespołu nie spodobało, bo tam miał takie takie cymbałki, coś takiego ja tam na jeden bit po prostu na puentę tam cymbałkami coś przypierdoliłem. I to, to wzbudziło ogólną wesołość, Aha. poza pierwszym rzędem, bo, bo ziomak nie dotyka instrumentów, przecież się umawialiśmy, żebyś nie dotykał instrumentów. I pamiętam właśnie, że Maciek Brudzeski tam występował i jemu też poszło, e, też poszło dobrze. Postroiłeś mu cymbałki. Na tak Rzeczywiście, kurwa, tak. Ja W sensie to były takie wi wiszące, takie częsy? Tak, tak, takie... takie Okej, okay, nie, 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 nie wiem, jak to się ale wszyscy znamy ten dźwięk, tak. Pring, tak, takie, tak. tak. I potem był jeszcze jakiś jeden typa który też był fatalny i z tych wszystkich osób, które tam występowały występuje teraz Maciek, występuje ja i jest jeszcze jeden kolega, który czasami przychodzi do nas na open i w Olsztynie i to Aha. jest jakby cała reszta zniknęła gdzieś, łącznie z tą organizatorką zniknęła gdzieś w czeluściach historii. Tak. W każdym razie i tak, no i to od tego się zaczęło. W ośrodkę CIA siedzą pewnie wszyscy za wprowadzanie Bankowo za propagandy. zdradę przeciw regie, myślę, że to jest, to jest powód. Bo jest ten jakiś ośrodek delegalizacji regę, ale na pewno musi być jakiś ośrodek przeciwny. No. Ośrodek powstrzymywania przeszkadzania regę tak. I oni ich zawinęli. No, znaczy, nie, oni... bo wszyscy wiemy, że regę jest jakby podstawą, silną podstawą całego Cointel Pro i jakby tego, e, jak to się nazywało, to, to co Kanie West ma, to sterowanie umysłem. To ja nie wiem, nie wiem jak się to nazywa A, i MK... wolę się nie wypowiadać, bo ja chcę się pożyć trochę. Gabę. MK Ultra, MK ja Ultra. to jest pojąc. Reggae, to jest Wawa Muffin, to jest MK Ultra w Piguł. No dobra, nieważne. Nie, no oczywiście. To, no, to no, chyba przecież... tylko mnie bawi, ale. No niestety. Ja po prostu dbam o swoje zdrowie. Jak coś, to nie mam nic do reggae, Polskie reggae zwłaszcza, bo takie moje ulubione, to takie polskie, to jest Reggae, Aha, to jest moje tak. ulubione i dalej nie wiem, jak można tego słuchać na serio i nie, nieironicznie w Polsce. Ale. Mam mnóstwo znajomych, którzy są w to zaangażowani tak, i bardzo tak. ich lubię i są bardzo fajni. I ja nie chcę trafić do tego ośrodka, do którego trafili moi współwystępujący. Więc w każdym razie od tego się zaczęło. I potem Maciek zaczął robić swoją scenę w Sowie, tak. w takim klubie Sowa w Olsztynie. I tam wystąpiłem z dwa razy i drugi występ już był chujowy. Trzeci był taki sobie. I potem zaczęliśmy się kumać z Jaksą, czyli z Jakszewiczem, znanym pewnie wszędzie mi wobec. Właśnie, żeby otworzyć własną scenę i od tego, powodu, od tego czasu mamy tam jakąś właśnie scenę, jedną czy dwie, mieliśmy w różnych miejscach, ale teraz jesteśmy na stałe w dwóch miejscach w Olsztynie i to jest spoko. No i plus zaczęło się trochę jeżdżenie po Open Micach, gdzieś bliżej dalej, tak. najczęściej do Trójmiasta, bo tam jest do nas najbliżej, mhm. jakiś Toruniu, jak tam jeszcze coś żyło w Toruniu, to jeszcze tam się coś działo. Pamiętam, że chyba mój drugi występ poza Olsztynem to w ogóle była Elżbietańska. Więc to było no, super. No tak, jasne. Bo tam pojechałem, wcześniej pojechaliśmy tam do jakiegoś bendla, ktoś organizował ze Splinem, i tam był Open Mike. I ten, kto wygrał Open Mike, mógł potem pójść na Open Mike'a na rzecz Ja to sobie wygrałem, i potem pojechałem na rzecz i to było mega, bo tam przecież się mega występuje. No i tak się wiesz. Czasami częściej, czasami krusy, bo ja miałem duże przerwy w tym wszystkim przez tak zwane normalne życie uh -huh. i normalną pracę. <laughs> I to, że mieszkam kurwa w Olsztynie, gdzie wszędzie jest daleko tak. i jeszcze drogi są beznadziejne. A ja nie posiadam prawa jazdy ani samochodu, co tylko utrudnia tak naprawdę uh -huh. to, to wszystko. Natomiast tak, no i potem wiesz, no, występuje się czasem coś, coś tam się, coś tam się występuje. No czasem. jasne, dobrze. Powolutku. A jaką masz robotę normalną? Teraz nie mam żadnej roboty uh -huh. normalnej, teraz okay. jestem bezrobotnym, tak to, tak to ujmę, nie, nie będę. Znaczy jakieś tam jakieś małe dodatkowe rzeczy łapię po prostu, czy jako copywriter, czy jako coś, tak. coś takiego, bo, bo potrafię też pisać. Jakoś tak mi się zdarzyło. No plus wiesz, robię YouTubki, <grym> tak, więc, tak. więc, więc tego typu rzeczy. oczywiście nie zarabiam na nich, tak żebym mógł się z tego utrzymać, ale jakoś wszystko balansując, jestem jest tak w jakimś miejscu, że powiedzmy, że daję radę. Nie? Rozumiem, jak masz tak. niskie oczekiwania od życia i mieszkasz w Olsztynie, to dasz, dasz sobie radę. No wiem, wiem, wiem jak to jest. No, zasadniczo. A wcześniej pracowałeś w jakiej branży? Bo też mnie, mnie zaciekawiło, że ty mówiłeś coś, czy, czy napisałeś gdzieś, że prowadziłeś spotkania autorskie i się zastanawiałem, tak, też, jak to, skąd to się wzięło. Tak, mi się z pięć spotkań autorskich w życiu poprowadzić, bo Aha. zawsze się ludzie znajdowali nie przez radio albo przez po prostu Miejski Ośrodek Kultury w, w Olsztynie. Tak. Jako osobę, która potrafi mówić do ludzi. Rozumiem. I zgłaszali się tam do mnie jeszcze jakieś właśnie jakieś fa fantastyka. Pamiętam, tam była parę mm -hmm. razy, to po prostu ukazało się potem, że to moi znajomi się staje, bo im to trzy razy prowadziłem różne wieczory, plus jakieś tam dodatkowe, ale to takie sporadyczne sprawy. Okay. Ja pracowałem w bardzo wielu miejscach, jestem człowiekiem Aha. wielu zawodów. Tak. Zaczynając od właśnie. Jeszcze, jeszcze na studiach zacząłem być tym copywriterem, że tak się tak wyraża, co pewnie nikomu nic nie mówi i dobrze. Ale to jest jeszcze pół biedy, bo potem byłem content managerem. I to już nikomu nic nie mówi. Łącznie ze mną, tak naprawdę. Bo... I jakby moi nie, przełożeń... No, copywriter to chyba większość osób wie, znaczy, no, no może nie każdy wie, na czym polegają obowiązki, bo to też różnie bywa, ale. Właśnie, mi się myślę, to że różni z kimś... copywriterzy różnie odbierają różne to rzecz. słowo. Tak, no. Dla mnie to jest. No masz rację, że mogą. Nie wiem. Da... Może ja po prostu mam zbyt wielu znajomych, którzy pracowali czy pracują w reklamie. Ale to dla mnie zawsze był człowiek, który no, wymyśla reklamy, no, wymyśla slogany, no, widzisz, pisze teksty. No to jest tekst, kompletnie no. odwrotne od mojego bo ja w, Przy reklamach to może z dwóch w życiu pracowałem jako copywriter, a przy, pracowałem raczej przy tak zwanych preclach, czyli tekstach, które lecą do internetu po prostu. A, rozumiem. Coś komunikujesz. Ale jakieś... to są reklamy, no rozumiem, ty masz na myśli spoty jakieś telewizyjne czy coś No właśnie, tak, to a... nie muszą być reklamy, stare. Ja na przykład kiedyś Aha, z po ciekawości prostu... sprawdziłem, gdzie moje teksty lądują, bo ja te teksty sprzedawałem po prostu i nie podpisywałem. Przedawałem po prostu, ktoś się po nie podpisywał. I okazało się teraz, że na webie są recenzje moich, moje filmów, pod którymi ktoś się podpisał. Aha, w ten sposób. Ja tych filmów nie widziałem tak na marginesie. O to się przyznaje. Bo na no przykład to, ja ja się, na 12. Nic nie rozumiem teraz. Dostałem z na 12 recenzji filmów, nowości. Aha. I nie dostałem pieniędzy na bilety. Więc po prostu wziąłem ki dostałem, wziąłem kilka recenzji. No jak lubiłem aktora, to napisałem, że zagrał fajnie, jak nie lubiłem, że, <laughs> że zagrał chujowo. I teraz to wyświetlają na, na film gdzieś. Aha. I ktoś jakiś redaktor się tam pod tym podpisał. Aha. Więc oni, oni po prostu kupują, Dlatego nie ufajcie recenzjom w internecie. Nie, jeżeli no ktoś... co, ale. Mm -hmm. Nie podpiszę się, rzeczywiście nie znacie tej osoby, bo na pewno ktoś to kupił. A to jest małe piwo. Kiedyś napisałem tekst o ochronie środowiska, opierając się o Wikipedię, bo oczywiście nie chuja ja się, nie znam na ochronie środowiska. I ten tekst przez jakiś czas wisiał na stronie ministerstwa. Jakaś pani magister się pod nim podpisała, Aha. bo on, oni też zamawiali w firmie, w której ja pracowałem, po prostu jako wolny strzelec, że tak powiem, byłem pod nimi. I, a teksty przeróżne, przeróżniste w ogóle. I Im mniej się na czymś znałem, tym lepiej. Armatura łazienkowa, <laughs> motoryzacja. E, tak, satanizm, tak. napisałem kiedyś taki duży tekst o satanizmie. Po, do jakiejś, po, nie wiem, gdzie to wylądowało, to miało być jakieś czasopisma popularno-naukowego, więc nie wiem, czy na jakiś Fokus, czy chuj wie co, ale dostałem po nim podwyżkę, <grym> więc chyba był spoko. To, był, to była stała praca w sensie dla jednego e, pracodawcy? Znaczy, tak, tak. To, tak. Znaczy, miałem jednego pracodawcę, to oni mi da oni po prostu przysłali mi zlecenia. Tak. I, I to było nieregularne, oczywiście. I oczywiście najbardziej, najwięcej zleceń było wtedy, kiedy musiałem, musiałem pisać własną pracę magisterską, bo nie mogło być wtedy, kiedy miałem po prostu czas i nic nie robiłem. Tylko właśnie wtedy, kiedy był nagle sezon jakiś no zupy tak, dla nich. No tak, ja tak Więc z tłumaczeniami ten, mam. W ten, no, mówię, potem byłem content managerem w IT, nie znam się w ogóle na IT. I to była moja zaleta, że mm -hmm. ja się nie znałem, bo ja musiałem tłumaczyć tym biednym ludziom, którzy mają to od nas kupić, to, co ten programista. Bo nie wolno mylić z informatykiem, nie wiem czy wiesz, ale programiści Aha. bardzo nie lubią się mylić z informatykami. Informatyk jest. Podłącza brygarki. Aha, okay. A programista pisze programy. No rozumiem, rozumiem. Znaczy, tak. Znaczy, moim zdaniem to jest bullshit. Programista nie, ale... jest informatykiem, moim zdaniem, ale rozumiem. No nie wiem, właśnie niektórzy Oni się nie, nie, nie... nie zniżą do tego, żeby ci podłączyć drukarkę, bo panie, on no tam, tak, w tak. tam czy, czy czymś tam pisze, czy w jakimś innym PHP i on nie będzie ciebie okay. drukarki podłączał, sam się Ja po prostu myślałem, że informatyk to jest ktoś, kto się zajmuje komputerami w jakiejkolwiek szerszej, wiesz. Ja też tak myślałem, <laughs> dopóki nie wszedłem do pokoju, który było, my tam mieliśmy 8 programistów i mówię, cześć informatycy, o stary, nie, to, to nie, ten żart nie wszedł Aha. na początek. <laughs> Okej. Okay. W każdym razie praca polegała na tym, że oni tłumaczyli, musieli mi tak wytłumaczyć, o co chodzi w tym programie, że ja potrafiłem to wytłumaczyć, a naszym klientem były małe i średnie przedsiębiorstwa, więc jakieś warzywniaki, jakieś małe, tak. nie wiem, mynie samochodowe. Żeby ten pan Mirek z tej mini samochodowej skumał, dlaczego ma to od nas kupić, ja tak. się tym zajmowałem. Albo żeby taki Mirek z Chin skumał, bo robiliśmy to międzynarodowo. Aha. I na przykład tłumaczyłem rzeczy na język chiński. Jak pewnie się domyślasz, nie znam języka chińskiego. I nikomu to nie przeszkadzało. Więc w ten sposób to wyglądało. No ale no, to się kurwa. skończyło, bo to był startup i takie startupy czasami nie wychodzą. W Polsce więc... jest gorzej niż myślałem. Jest... <laughs> jest gorzej niż myślałem. Trochę ci oświeca, jak wygląda Polska B, jeżeli nie. chodzi o, o tego typu rzeczy. Tak. Ale no, w międzyczasie jeszcze zajmowałem się innymi rzeczami, tak, że wiesz, liczyłem pieniądze w liczarni pieniędzy na przykład. Nie, ludzie nie wiedzą, że istnieją takie miejsca jak liczarnie pieniędzy, ale istnieją. Milion złotych ci przychodzi dziennie przez ręce na przykład, więc. Aha. i musisz się policzyć. Ale to jest, aha, to jest y, zewnętrzny kontrakt? W sensie to nie jest, y, dla kogo liczysz te pieniądze? Dla, dla banków różnych. Dla banków różnych, banków. Okay. Tak, no jakby wszystkie banki przyswoją pieniądze do jednego miejsca, mhm. albo do kilku, bo w nie chyba są trzy takie miejsca i zjeżdża ci cały hajs wszystkich sklepów, y, stacji benzynowych, mcdonaldsów i tak dalej, wszystko w takich małych paczuszkach po prostu, ktoś mhm. to rozkłada, potem ktoś to liczy, ktoś to liczy drugi raz, ktoś to liczy trzeci raz, potem to dopiero idzie do banku, oni sobie tam liczą to jeszcze raz. Ręcznie liczy? Znaczy na maszynkach, ale na no, jak masz takich małych pakietów tam no 200, tak. 250, to musisz każdy otworzyć, bo one są szczelnie zamknięte, no jasne, żeby nikt tak, się tak. nie do tego, więc coś takiego robiłem w życiu, Rozumiem. też liczę... Nie, już jest jakieś... no, jak ja to powiem, mówię ręcznie, to na myśli, że miałem na myśli, że wiesz, palca palca i, i tak, nie, tak to nie. Chociaż Ale... niektóre panie, które tam pracują, mają po 50 lat szybciej liczą w palcach niż na maszynkach, bo Może... są tak wprawione. Aha. Widziałem to, jak po prostu zapierdzielają tam. Więc są w tym naprawdę dobre. Ja nie byłem w tym takim dobrze. Zawsze no być świeższy. Jak jesteś na tyle inteligentny jak Orangutan, to ogarniesz tę robotę, bo to jest prosta robota, nie można no się jebnąć, nie? znaczy nie wolno. No, no jak właśnie. się jebniesz na, na korzyść banku, to totalnie możesz się jebnąć, nie W sensie, tak. jak zabraknie, to wtedy są konsekwencje. To nie jest tak, że jak wyjdzie ci za dużo i ty masz dwie dychy, które do nikogo nie należą, to możesz sobie je schować do kieszeni. Ale tak jak jest. zabraknie dwóch dych, to wycimujesz z kieszeni i oddajesz. No, tak. to jest, może być stresująca praca dla niektórych, ponieważ no, w tych miejscach być. nie ma okien. Więc... Bardzo. Więc siedzisz sobie 8 godzin i nie tak, wiem taki... jaki jest czas piwnicy, czy coś. E... Czy to jest interesujące, gdzie ja pracowałem? Bo grawa, musisz mi no Mogę o sobie mówić długo, naprawdę. Ja wiem, no każdy może, to, to no trochę na tym polega ta autyzja. Ale nie, spoko, dla mnie to jest dość interesujące, bo też miałem różne roboty, ale chyba żadnej z tych, co wymieniłeś jak na razie. Mnie do tej pory fascynuje z tymi tekstami, to jest jakieś dla mnie niesamowite. Ja wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale myślałem, że takie, że Pisanie takich różnych tekstów na zlecenie od ludzi, którzy się nie znają, to trafia do jakichś takich stron, gdzie są głównie reklamy Google, czy coś, i wiesz, służą temu, żeby Oczywiście, tak zarabiać. Pieniądze w ten ta, sposób. A ludzie też to, to zamawiają jest Multilevel marketing czy coś. A, ale to, że to idzie na przykład tam do Fokusa czy do ministerstwa, to trochę mnie zaskoczyło. Bankowo są na ONET książki, recenzje książek, których nie czytałem, które napisałem. Tak. Jestem tak. przekonany na 100%. Więc zależy, kto to kupi, nie? I to kto jest, jest w stanie extra. zapłacić. Tak. A na film łabie, no to bo, bo. No tak, bo tam są użytkownicy, ale oczywiście oni mają też swoją niby redakcję. Redakcję, tak. tak I z tego co pamiętam, bo nie sprawdzałem tego. Sprawdzałem to dawno temu, że tak się wyrażę, ale to był ktoś, to tam się z imienia i nazwiska, nie jakiś, wiesz, gdzieś tak. się po tym podpisał, tylko jakiś pan, taki i taki, to jest jego no esencja. Tak. I to jest no, trochę przeromane. To jest, jest śmieciowanie straszne, ale. Czy ten człowiek w ogóle istnieje? Może oni go wymyślili, może nie może ma takiego tak. człowieka, on jest złożony tylko z tekstów innych ludzi, nie <laughs> wiem. <laughs> Jest to możliwe, no bo oni sobie to kupili, na was mogą robić co chcą z tym pewnie. To, to jest wszystko yy, w trakcie studiów, czy po studiach mówisz to już, czy to już są rzeczy po studiach. Tak, tak. Ja robiłem jeszcze kilka i teraz nie, nie pamiętam, ale robiłem jeszcze kilka innych dziwnych rzeczy tak naprawdę mhm. w, tym, w tym naszym małym Olsztynie. W sklepie meblowym pracowałem mhm. na przykład, takim internetowym. I tam sprzedawałem meble. Czy tak. znam się na mebach? Nie, oczywiście, że nie. No tak, nie trzeba ale... się znać, żeby napisać tak że ta szafka jest super. No jasne. W ogóle kup pan tę szafkę, bo ona jest najlepsza. Taka szafka to jest panie. O, ja, tak mieć taką szafkę, to jak wygrać z rakiem po prostu. I wiesz, że takie rzeczy. No, o tyle jeszcze spoko, że tak po angielsku ogarniam, chociaż w pisowni jestem dużo gorszy niż w mówieniu, ale na tyle, że pisać też teksty po angielsku i wtedy mogą się tam iść na jakiś rynek. Nigdy nie chciałem być sprzedawcą niczego po prostu, więc musiałem lawirować i musiałem potem uciekać z różnych prac, których ludzie chcieli, żebym był sprzedawcą. W nieruchomościach pracowałem przez jakieś dwa miesiące. Pisząc teksty o działkach, uh -huh. których nie widziałem nigdy na oczy, one były gdzieś pod szczytem. Może istniały, może. Chuj, tam wiecie, one istniały, czy nie istniały. Tak. Ale zlecili, żeby napisać tekst, napisałem, no co uh -huh. miałem nie napisać. Uh -huh. te... Podobało mi się, że Gombrowicza oskarżyłeś o grafomaństwo. <laughs> Ale wiesz, ja pod żadną z tych rzeczy no, nie podpisywałem się tak, z nazwiska. Ja wiem. Ktoś tak, inny się nie. podpisywał. Nie, nie, nie wkładałeś w to duszy, mam nadzieję, zbyt wiele. Zbyt wiele. A jeszcze w międzyczasie wiesz, byłem administratorem forum o Transformersach w Polsce, więc jest dużo rzeczy. Jest. Co? Nie Ale jest to jest hobbystycznie, czy, czy też odpłatnie? Znaczy. Przez zdecydowaną większość czasu hobbystycznie, ale potem wiesz, mieliśmy jakiś kontakt z Hasbro Polska, czyli z producentem, Aha. i tam dostawaliśmy jakieś perki różne tam. Rozumiem. Dawali nam figurki za darmo albo coś tam, tego typu rzeczy. Spoko. Więc jakby kariera bardzo szeroka i różna, dużo, dużo zainteresowań. Duży, duża jest taka nisza kolekcjonerów zaba, zabawek w tym? W Polsce? A, po pierwsze, ziomek to są figurki, a nie zabawki. Okej. Okay. <laughs> 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 I no zaraz, żałuję, że nie mam na sobie koszulki, bo mieliśmy koszulkę z takim nadrukiem tak? dosłownie. Tak? Zabawka Aha. to jest figurka. Jest, jest dosyć sporo. Ale dlaczego to nie może? Znaczy, ja rozumiem rozróżnienie, że to jest, żeby dorośli mogli się nadal tym zajmować <laughs> bez większego wstydu, ale też jest, to ułatwia rozróżnienie, bo figurki są zdecydowanie. Figurki są kierowane i do dzieci, i do dorosłych. No Zabawki tak. są kierowane do dzieci i są mniej skomplikowane, przez to są, też są tańsze. Mało A, okay. kto je kolekcjonuje tak no naprawdę. dobra, nie, bo ja myślałem, może ja źle założyłem, ja myślałem, że to są tacy ludzie, którzy kolekcjonują też retro rzeczy po prostu. Tak, jak najbardziej Aha. to jest G1. No to to są kurwa zabawki, nie kurwie mnie. <laughs> To jest, to, to dzieci, no właśnie, to no są zabawki, ale są też figurki, nie? Więc które nie, są. No nie wiem, amerykańscy kolekcjonerzy nie mają aż takich pretensji. Mówią, że to są zabawki i chuj, no ale dobra. E, no jest różnica między toy a action figure. No no, no nie, okej, okay, no jest, ale action figure is still a fucking toy. Ja jestem z tym no, spokojem. Tak jak najbardziej, ale wiesz, uważaj, z kim się zbierzesz. No wiem, wiem. kiedyś już się w towarzystwie jakiegoś znaczenia? Programiści. <laughs> Programiści nie są informatykami i kolekcjonują figurki. Nie A mu, muzyka Rega jest spoko polska. Tak, <noise> to. Przy... parę rzeczy. Nie, dzisiaj. no to wiedzieli. <noise> to wiedzieliśmy wszyscy z góry już. No dobra, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy Jakie? chyba w sensie, jak duże jest to środowisko i na ile zaangażowane. Stary bo... no. Trudno mi teraz określić, bo od poruść lat w tym środowisku już nie działam no specjalnie. Tak. Jakby wziąłem, odszedłem, zmieniłem priorytety życiowe, sprzedałem kolekcję figurek i tyle. Aha. Sprzedałeś? No co? No zostało mi tam jeszcze z dwie, 3 ale to tylko dlatego, że nikt nie chce ich kurwa kupić. A, a nie chce ich za jakiś bezcen puścić. A miałeś a... jakieś takie warte więcej, czy nie, nie bardzo? Chyba najdroższą rzecz, którą miałem, kosztowała mnie 100 dolarów. to sporo. I z, musiałem ją sprowadzić Aha. z Hongkongu jakoś okay. tak. No znaczy ten, bo to muszą być w bardzo dobrym stanie albo wyjątkowe, żeby... żeby... Nie, to była nowka coś... sztuka, to jest, Aha, chyba, to była a, nowa rozumiem. rzecz. A z takich starych... Kiedyś pamiętam kolega ze Szwecji przywiózł mi swojego Optimusa Prima mhm. z 1984, który leżał u niego 20 lat w piwnicy a. i był w bardzo chujowym stanie, ale też przywiózł mi, było mi bardzo miło, bo kolega, taki Szwed, który po prostu kiedyś miał knajpę w Olsztynie, i my, przez siedem razy w życiu wymieniliśmy parę słów i któregoś na mnie zobaczył i mówi, ej, chodź mam coś dla ciebie i przywiadz mi figurkę, bo się zgadaliśmy, o tym było mi mega miło. Ale potem niestety nie doceniłem, bo sprzedają ją też, jak sprzedawałem całą kolekcję, więc ktoś ją no. gdzieś w Polsce ma. A też też spoko, że ktoś ma ją w Polsce, a nie że puść się miał na eBaya, bo jednak ci kolekcjonerzy w Polsce, to często są ludzie albo bardzo młodzi, albo bardzo zaangażowani. Tak tak, to są tak. te dwie, dwie grupy społeczne. I jakby ściąganie figurek z zagranicy zawsze się łączy z jakimiś pierdełami cłopłaci i żwaty, i tak dalej. Jak już masz taką figurkę w Polsce, to już sobie po Polsce niech krąży gdzieś tam. No gdzieś tam moje figurki tak. krążą. Ale jasne. ile to jest osób, to ci nie powiem, no ale z kilkaset osób na pewno jest w Polsce do zaangażowanych. Mhm. No tak. tak. Na Pyrkonie się wystawiają, tego typu rzeczy mają. No jasne. Byłeś na Pyrkonie? Nigdy nie byłem. Aha. Ja nie byłem na, na żadnym. Czy znaczy, w ogóle chyba. Nie byłem na jednym takim. Konwencie w, w Seattle, ale tak ogólnie to nie udzielałem się i szczególnie w Polsce nigdy tego nie widziałem. Zawsze mnie to trochę ciekawi, ale mi się nie chce jechać. Jak już przychodzi ta data, to albo nie mam czasu, albo pieniędzy, albo czy coś wiesz tam. Co, jak to cię nie ciekawi właśnie jakoś bardzo, to to są takie perkony, to są straszne spędy, tam jest mnóstwo ludzi, jest ciasno, no tak, gorąco, tak, jest posłonych nerdów cała masa. No nie wiem, czy to jest najprzyjemniejsze miejsce, żeby tam być. Nie, chyba, znaczy pewnie pod tym względem nie, ale może się dzieją jakieś rzeczy, o których nie mam za bardzo pojęcia. Nie, no, no wiesz, przyjeżdżając goście z zagranicy, jakieś prelekcje są też właśnie tak. polskich różnych tam twórców i, i tego typu rzeczy. Tak. Trochę tych komiksowych tam ludzi też poznałem w międzyczasie tak zwanym i oni tam czasami mają jakieś prelekcje, albo sprzedają te swoje komiksiki i tak dalej. No tak, w sumie jest sporo takich nawet e, jakichś bardziej niezależnych, czy też polskich wydawnictw, nie? których nie kojarzę zupełnie. Bo komiksami to nigdy, nigdy się nie wkręciłem tak w, w komiksy, tylko miałem fazę tam w latach 90. jak wszyscy czytali komiksy, nie, to, to, to trochę czytałem, ale nie, tak chyba bardziej z ciekawości. Bo ja, na przykład spotkanie tam z kurwa z Kolesiem, który grał drugiego zakładnika w grze, tron w, w, ogóle, w ogóle mnie nie interesuje. Może bym coś tam sobie kupił, ale to też tak nie wiem. Ale może powiedz trochę coś o swoich inspiracjach wczesnych, bo nie wiem, bo. Chyba zwykle, zanim zaczniesz występować, to są tacy ludzie jakicieś komicy, którzy cię. Przekonają jasne, do tego, nie? Są, jasne, że są. Pablo Francisco? Czy... Za, zawsze. Tak. Ja nawet się tak bardzo nie pocę na scenie, jestem tak bardzo się wyrzuty. Chciałem być taki spocony. Kurwa, Socha to się pocić jak świna przecież. Ja też chciałem tak się pocic, No Widać, tak. że będą z niego ludzie. nie? No właśnie, mhm. miał trasy po Norwegii kiedyś tam później. Nieważne, ale nie, ja tak bym. Mam tego świadomość ogromną i, i nigdy się nie będę tego wypierał. To Louis C.K. jest dla mnie po prostu mhm. numerem jeden i już będzie numer jeden. Nie tylko przez to, jaki stand-up robi, ale w ogóle przez to, jaką postacią i nie mówię teraz o tym aspekcie, o którym myślisz. <laughs> Jakby tą jedną rysę dosyć dużą i w kształcie kutasa rzeczywiście ma. Uh -huh. Natomiast to, jak, jakie on ma podejście do komedii, wiesz, jak można było posłuchać to w opie na nie wiem czy się okay. audycje, które, są, które były w Stanach, po prostu jak często było tam gościem i jak często opowiadał o tym, co się u niego dzieje po prostu komediowo, jakie on miał podejście do tego, jak robić speciale, w ogóle jak robić te seriale, uh -huh. jak, jak to wszystko. Przecież on zrewolucjonizował w ogóle ten mod wydawania tego przez własną stronę za pięć dolców. On zrobił no tak, to pierwszy, tak. potem wiele osób próbowało to żeby się im, im nie wyszło, ale też parę osób poszło za nim. Np. Jeff Gaffigan też tak robi. Jeff Gaffigan? Jim Gaffigan? To jest tak, syn Jeffreysa i tego, i Gaffigana. Jak Gaffigan? E, Jim Gaffigan. Jim Gaffigan. E. Też, też w ten sposób sprzedaje te, i jakby gdyby nie to, że Louis C.K. to zrobił, to by nikt tego nie mógł robić. Więc tak, Luis jest zapewne no dla nie, mnie... nie, to nie jest tak, ale dobra, no on to zrobił pierwszy, nie będzie. No, znaczy, to jest... ja mam z tym... Problem z takim czymś, że zawsze ktoś my, o to dzięki niemu otwarły się wrota. Nie, po prostu kurwa odważył się to zrobić i koniec. Gdyby on tego nie zrobił, no pewnie zrobiłby to ktoś inny później. A tak? ludzie próbowali robić to nawet po nim i im nie, 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 nie pykło. No tak, no ale to dlatego, że po prostu nie mieli wystarczającego zasięgu popularności. No to czy już to, więc. Zaplecza. Więc no. jakby, jakby on trochę pokazał, że, że jest w stanie, że tak, można to tak. zrobić w ten sposób i że ludzie będą tym zainteresowani, że warto w to pójść tego typu dystrybucję. No ale więc... tylko w komedii, bo ludzie w muzyce czy w w innych branżach robili to już od dawna. Ta, no tak, no, oczywiście, to, 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 to się zgadzam. Nie. Ale w jakby wracając do samego stand-upu, no to, to tak, zdecydowanie ja dalej robię z żyńcem się CK. To nie niespecjalnie się z tym ukrywam, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej bawi po prostu uh -huh. i moje inspiracje noszę nie, tak. na rękawie, czy jak to się ładnie mówi po polsku, to jest uh -huh. jakaś strasznie brzydka kalka językowa, ale tak, tak, to z, też wiesz, bo jest dużo rzeczy, które mm, uważam, że są fajne, wykonawcze, ale mnie nie śmieszą. I nie poprawiam sobie robić coś, co mnie nie śmieszy na scenie. A wiem, że niektórzy ludzie rzeczy, które ich nie śmieszą, tak. bo wiedzą, że działają, Albo, no, no bo, nie, bo nie, są jasne. mile widziane. To prostu, prawda to, zdarza to, że się. Ja sobie powiem. nie robić jakiś bit, który mnie nie śmieszy. Więc wszystkie te proste bity, które robię o ruchaniu seraniu nie masturbacji, po prostu to, to jest mój humor, sorry mnie to bawi, nie ani <laughs> w świecie dalej dalej uważam, że nie ma nic śmieszniejszego niż puszczenie bąka w kościele i tyle. Aha. To jest najśmieszniejsze na świecie, uniwersalny, ale zupełnie i bawi mnie do niesamowicie. Ale jakby... jednak jechałeś Karlina, no to coś nie daje, coś się nie zgadza. No po prostu tak, nie no podobało bo... ci się, jak on to podaje, tak? Tak, bo to możesz bo opowiadać, materiału... że jak puszczasz bąka, nie musisz robić twarzą tego, tego dźwięku, po prostu, bo to jest. To już jest... Rozumiem, no chociaż tak. może w latach 70. to było odkrywcze. No, no tak, nie, może nie odkrywcze, ale to, to prawda, to inaczej się to odbierało trochę pewnie. Ale to poza, że tak powiem, Louis MCK, to też no, Bill Burr na pewno również, chociaż on jest dla mnie za bardzo wkurwiony. Ja nie jestem taki wkurwiony, zwyczajnie świecie, więc. Aha. Ale też bardzo lubię Marona. I mm -hmm. bardzo lubię to, że on siedzi na scenie, bo tak pasuje do niego, to, żeby on siedział. Jak on czasami wstaje, to coś odegrać, to widzę, że on tak sobie myśli, a czy ja muszę wstawać, naprawdę. Może jednak posiedzę. I to, że, to, że robi to na tyle powolnie, uh -huh. że jakby ten, ten, ten jego flow jest taki, taki powolny, ale z drugiej strony ma tam po prostu takie wtręty, że trafiają do mnie w 100%. Więc, więc Maron na pewno też jest tym wszystkim. Chciałbym. Pisać tak dobrze jak John Mulaney. Mulaney. Mhm. Tak się, nie wiem, nie wiem, nigdy się nie nauczę jak to się wymaga. Nie wiem, on powiedział Mulaney, ale ja Mulaney? nie wiem. To może, być, to może być blisko. Mulaney, ale. To, widziałem go raz tylko i... ten, ten ziomek pisze niesamowicie przede mhm. wszystkim, więc jakby tutaj jest jakby inny rodzaj żartu. Bo to, jak on podaje to na scenie, to już ja mam pełne zastrzeżenia do tego. Ale to, jak jeśli chodzi o jego żarty, które on pisze, no to to, jest miazga, to są świetne rzeczy. No no, ale nie, nie pisze tak dobrze, to co ja ci zrobię? No, już nie będę robił takich rzeczy. Więc to są takie moje inspiracje pierwszego, pierwszego rzędu, nie? Tak, tak. Tak, tak myślę. No, ten Louis, mhm. to przede wszystkim, to jednak jest bez Chociaż też lubię tam, nie wiem, Jim'a Nortona na przykład, lubię te, te obrzydliwe rzeczy, które Aha. on robi. On też obrzydliwie wygląda, więc jakby mi pasuje to wszystko. Obrzydliwie <laughs> wygląda. <laughs> no, no tak, no w sumie... taki trochę rozdostałem. <laughs> w ogóle tak, no on raczej sam się na tym skupia, tak? Że, że jest odbierany pewnie mhm. jako, jako dziwak. No po prostu bardzo Ale... lubię, jak przez pół godziny jak słucham gościa, to mogę o nim coś powiedzieć. W sensie, no tak. że on na tyle jakby jest autentyczny i otwiera mhm. się w jakiś sposób, nawet jeżeli nie jest super zabawny, to wolę takiego, który jest mniej zabawny, ale przez pół godziny, o, już mniej więcej wiem, jakim on jest typem. Oczywiście to jest złudne, bo póki nie wiesz, czego nie wiesz. No Iż... ale nie, nie, tak jak Jimmy Carr, że no nie właśnie, masz pojęcia, kim albo ten człowiek jest. gorsza sytuacja, kiedy widzę gościa w garniturze, i teraz nie mówię o nikim konkretnym, po prostu tylko widzę gościa w garniturze, on mówi, ale ja jestem takim nerdem, słuchajcie. Nie, ziomek, nie jest. Ale ja mam jest przystojny, zawsze miałem problem z kobietami. Nie, nie miałeś. Więc uh -huh, uh -huh. to je wkręcać po prostu, bo napisałeś bit o tym i dlatego teraz o tym mówisz, tak, a nie tak. dlatego, że naprawdę to przeżyłeś. Więc wolę ludzi, którzy przez pół godziny, czy tam godzinę jakoś się otworzą i coś mogę o nich powiedzieć uh -huh. i to jest dla mnie bardziej interesujące niż najśmieszniejsze z po prostu steku onlinerów. Tak, ale żałuję, że nie podajesz przykładu, bo się zastanawiam kto tam mógłby być i, i wydaje mi się, że nie kojarzę nikogo, kto by zmyślał nie, nie źle, źle się wyraziłem. Zacznę od nowa. No, no. Kto by zmyślał na przykład niepowodzenie z kobietami, nie? Bo to, że ktoś o, tam... stary, To, że ktoś coś. twoim okiem jest, wydaje się być przystojny, czy tam jakiś ładnie ubrany teraz... To no nie ma, niestety, nie ma. Nie, no to nie być znaczy, że nie tak, miał wiesz, problemów z... Mógł być ciapą wcześniej, rzeczywiście, no. i zrobić jakąś transformację. I to jest może nie fair z mojej strony, że tak go oceniam, ale jakoś to czuję tak podsumowanie. Tak, Myślę, że tak, publika no. też to czuje jakimś no, ciemność. Rozumiem, no, jasne. To jest nie po to jest ten stand-up, moim zdaniem, jednak w pewnym sensie, że jakby to jest jedna z najbardziej unikalnych rzeczy, rzeczywiście. Rzeczywiście można przekazać coś od siebie i bardzo unikalny punkt widzenia i najbardziej lubię bity, których nikt inny nie mógłby zrobić. Znaczy to jest nie to nawet, że są w twojej stylu, wie. Tylko nikt inny nie przeżył tej historii, mm. więc nie, nie mógłby wymyślić takiej samej historii, bo ona tak. jest często niemalże niewiarygodna, bo jest trochę podbita rzecz jasna, ale jest coś takiego, że, że nikt nie mógłby usiąść sobie na karce, ok, napiszę historię o tym i o tym i po prostu napiszę taką samą historię jak ty, bo jeżeli ktoś pisze takie same historie jak ty, no to znaczy, że po prostu za mało odpadajesz od siebie, albo jesteś zbyt generic. Czyli mówisz, że po prostu, że w ogóle nie warto oglądać kogoś, kto... Bo też jak oglądasz amerykańskich komików, to nie wiesz, czy oni pisali ten materiał, czy nie. Znaczy... Nie, nie mówię, że nie warto oglądać, mówię, że wolę tych, których wydaje Który... mi się, że poznaje przez to. Natomiast jak najbardziej warto oglądać, i to jest jakby to jest kwestia gustu, ale po drugie nie no, warto niesamowicie oglądać da dobrych, dobrych, dużo napisanych żartów, bo to zawsze są te dwa dwie części, nie? Coś dobrze, dobrze napisane Ej. i coś dobrze podane. Natomiast y, bardziej przemawiają do mnie jakoś tacy, którzy się odkrywają i jak już wiesz, że naprawdę, że naprawdę się odkrywają, przed przy Maronie, to jest ewidentne, bo słuchasz jego podcastu, on te wstępy robi po prostu o tym, co dosłownie dzieje się w jego życiu no i tak. potem za pół roku masz special i on opowiada o, o tych rzeczach, więc wiesz, że to się wydarzyło naprawdę uh -huh. i tak dalej. No to jest, odbiór mój jest zdecydowanie lepszy tego, niż gdyby on po prostu napisał sobie właśnie rzeczywiście jakieś jakiś sposób zupełnie historię z, z kosmosu. Tak. Stary, ja pamiętam, jak on ma na, jakiego koty mają na imię, nie, po prostu to uh -huh. jest, więc jakby tak, tak daleko w Puszcza ludzi do siebie, no tak. ale moim zdaniem wygrywa na tym po prostu. Jest, jest wtedy przez to bardziej wiarygodny i mi się lepiej tego słucha. To, to myślę, że tak jest tak w miarę ogólna reguła, że jak kogoś lepiej znasz, to jest, jest więcej rzeczy, które mogą być dla siebie zabawne wtedy, no bo, no bo więcej wiesz, no i więcej, te żarty, więcej tych żartów może chyba być, które działają, ale. Ale jasne. Ale z drugiej strony e... podcast Bielabera musiałem przestać słuchać, mm -hmm. bo za dużo bitów ma potem w specjalu i na takim specjalu bawiłem się bardzo kiepsko, bo Połowę historii znam, a, już a bo nawet plan. jak nie znałem całej historii, to, to myślałem, się, dokąd to będzie dążyć, bo coś sobie próbował wcześniej albo mm -hmm. coś tego i musiałem coś tego słuchać w ogóle, bo chcę, żeby... Bo Gilbert jest zajebisty, chciałem obejrzeć jakby jego skończone dzieło, wiesz, na, na świeżą myśl, a jak się słucha tego podcastu, on na okrągło ale tak dwa razy w tygodniu te podcasty, no to nie no ma No tak, siły. a mówi głównie sam, nie? Właśnie, więc znaczy nie ma Chyba siły. coraz częściej z żoną rozmawia teraz, ale, ale ja nie słucham też, ja słucham bardziej fragmentów jakichś na YouTubie czy coś, jeśli już... Nie, na nie, tego mam, tego słuchałem. nie mam cierpliwości tego całego. Nie, ja kiedyś zacząłem parę, odcink parę odcinków, coś ściągnąłem i szybko się zniechęciłem, jak on gadał o sporcie, bo po prostu mi się nie chciało. No bo nie mam o tym pojęcia i nie jest to dla mnie interesujące, więc. Nie chcę mi się tego Ale ani przewijać, z... ani nic. Ale nie? z drugiej Ale... Strony on, on naprawdę może opowiadać o tym, jak się hoduje żadkiewkę i to będzie zajebista, nie? Bo to człowiek, <grym> jest na takim poziomie po prostu. No tak. Jest taki, nie wiem czy widziałeś ten filmik, jak robi ciasto na YouTubie. Nie, O nie... stary. Kością robi ciasto. Czyli Aha. to jest 5 A nie, może widziałem 5 ale... tak. Jest to świetny niż niektóre speciale, które widziałem w tym roku. <laughs> <Okay>. <laughs> jakby już przed naprawdę tak wysoki poziom i jest w takim tak. w tym zonie. Teraz jak jakby lui jest w cieniu, to myślę, że on jest numerem jeden na świecie w tym momencie. I, i, więc, i, I widać to. I zasłużanie, zasłużanie że jest. Nie, to no jest bardzo zabawny yy, człowiek tak. Ty. Ale yy, śmieszy mnie też, że on ma już powoli swoje właściwie niektóre catch co jest. Jakby zazwyczaj takim tak, e, marką jakby słabego komika, no takiego niezbyt wyróżniającego się. Nie może to też źle powiedziałem, ale no, nie no, no takiego chujowego komika, no taki, który nie wnosi wiele nowego, a on tak no, ladies, czy tam Jesus, tam takie, no to wiesz, oh, że to jest no, to jest Bill Burr, nie? Ale nie może w może w tej komedii nie, nie ma tego tak często, tylko częściej w podcaście i dzięki temu to, to nie śmierdzi taką tandetą jeszcze. No tak, bo z drugiej strony też możesz spojrzeć na to, że podcast jest bardziej serialem niż filmem, i wtedy przez ten serial się przewija to samo. To tak. nawet no, masz takie fajne, o znam to i to jest, to jest śmieszne, i o jezus, i tak dalej. Więc jakby, a, ale w specjalach czasami czasami też, też, też używa. Tak, więc, tak. No ale mówię, ostatni podobał mi się mniej, tylko i jestem przekonany, że tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu znałem część materiału z podcastu, więc, mhm. więc też musisz uważać, Gabeł. To jest swój materiał, przemycasz w podcaście. No dobrze, no na razie nie przemycam raczej, ale, ale gadam jakieś takie. Nie, ja zazwyczaj gadam całkowicie improwizowane rzeczy, wydaje mi się e, często nieśmieszne. Tam się trafiają żarty, ale jak, jak nagrywam wstępy, jakieś monologii czy coś, to tam nie przygotowuję się za bardzo do tego, więc e, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze ja nie mam też takiej pewności, że, że to jest warte słuchania, więc no, ktoś tego słucha rzadko coś. to robię. Masz jakieś tam liczby, nie? Wiesz ile osób nie, nie, słucha? Nie, nie. Podcastu słucha sporo osób, tylko wiem, że wiele osób słucha dla danego komika, A, więc niekoniecznie no. chce mnie słuchać, nie? I to jest, wiadomo, taki no, ja złoty ten, środek. Oprzedłem. Ja ominąłem ten problem. Po prostu jak mam innych komików u siebie na kanale, to po prostu moja twarz się w ogóle nie pojawia. Nie no. mam problemu wiem, że totalnie, tylko dla innych komików, oni no tak to oglądają. Tak. Wtedy nie muszę się zastanawiać, czy ktoś to ogląda dla mnie, te fragmenty jakieś no takie spoko. No nie, no to jest właśnie, bo właśnie miałem też do, te, do tego dojść, bo to jest całkiem spoko format, gdzie zmuszasz ludzi do odpowiadania na konkretne pytanie, ale dosyć otwarte. Kiedy zaczęłeś to robić? Bo, ja pewnie będę wspominał już trochę, wcześniej, ale Ty tak, prowadzisz tak, kanał, tak który za się nazywa Stand Up nie? Mhm, tak, tak. Kanał Stand Up Polecam. YouTube. Krzysztof Sawczyk, Stand Up do dorosłego człowieka. Eee, <laughs> wiesz co, pewnie zwala to te temu, ale to jest trochę Aha. jak z tym Stand Up'em. Zresztą ja miałem przerwę. No głównie. tak, tak. Eee, I po prostu, wiesz, na początku zacząłem po prostu robić sobie tam filmiki o tym Stand Up'ie, który mi się podobał i tego typu rzeczy i zobaczyłem, że no kurwa średnia się to rozchodzi po tym YouTubie. Więc zacząłem kmienić, jak to zrobić, żeby trochę ściągnąć tą tych, polską publiczność. Sorry. A z drugiej strony, ja wtedy jeszcze się w ogóle nie znam na polskim stand-upie i dalej znam się średnio. przed bardzo rzadko oglądam coś na YouTubie z polskiego, mm -hmm. i, bo moimi zdaniem jeszcze nie potrafimy tego robić znaczy, jeszcze się nie przenosi z sali na, na, na format wideo. A z drugiej strony, no też daj spokój, to tam będzie oglądał godzinę mieszka. I to możesz zostawić totalnie. <laughs> e. Więc chciałem jakoś ich zwabić, a z drugiej strony nie chciałem oceniać właśnie tych speciali, bo raz nie chciałem ich oglądać. To uh będzie, -huh. to nie są dla mnie specjalne jeszcze. No tak, tak. Nie chciałem ich oglądać, po drugie, weź, oceniaj polskich wykonawców teraz, jak będziesz, jesteś w środowisku. Wszyscy są tak delikatni i tak po prostu wrażliwi na własnym punkcie, że nie ma bata. To no, prawda, ale też się ja poprażali. tego trochę nie chciałem robić, bo też nieraz się zastanawiam nad tym, bo wiadomo, że mam swoje zdanie bardzo specyficzne, bo mi się w ogóle niewiele rzeczy podoba, I, ale raczej nie chcę o tym mówić, no bo to dla mnie to jest takie trochę no, ocenianie, mówienie o moich kolegach czy cokolwiek. Nie no właśnie, dlatego szukając formatu wiedziałem, że coś takiego jak właśnie recenzje polskie jakichś wykonawców, jakichś fragmentów, no odpadają po prostu z, z tych powodów, które też ty wymieniłeś po prostu. A jaki był w ogóle pierwszy film, który zrobiłeś na tym swoim kanale? Zanim pierwszy, jeszcze ukształtowałeś, zro zrobiłem, czy który pierwszy, jest, który jest został wypuszczony? Po Aha, no dobra, no to, no to w sumie obie te rzeczy mnie interesują, no ale pierwszy, który opublikowałeś. Pierwszy, który opublikowałem, to było, co to, to jest stand-up. Taki po prostu wstępny A, tak, bardzo tak. do tego. Drugi to był, jak zacząć oglądać amerykański stand-up. Do tej no pory tak. niektórzy mają pretensje, że tam polecam przykład z Iglesiasa, który uważam, że jest świetny na początek, uh -huh. bo jest bardzo prosty przekaz, bardzo prosty język angielski. Tak. Bo to, to nie jest jego pierwszy język po prostu i to widać. To słychać, że jakby on nie używa mega skomplikowanych jak i rzeczy, ja też nie używa mega slangu. Co? Czekaj, czekaj, czekaj. No, i on żywa prostego języka, ale jak to nie jest jego pierwszy język? On, on przyjechał do Stanów jak miał 8 lat, na No właśnie, był... no, to, no, to no to. to hiszpański to... jest jego pierwszym językiem. No dobra, ale to jest tak jakbyś. Nie, no to jak ktoś mieszka całe życie w Stanach, no ja rozumiem, że on może mówi nadal po hiszpańsku, tak? tak. Mówi, i, I może ma jakiś delikatny akcent w Nie, 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 akcentu ma... w ogóle nie ma. No właśnie, no więc jak masz mówić, że to nie jest jego pierwszy no język? No bo pierwszy język może być tylko jeden, stary, no. to, jest jakby, tak, to jest definicja słowa pierwszy. No, no dobra, masz rację, ale dla mnie jakby one są yy, równoważne. równoważne, dlatego, że ja mam to trochę to samo z angielskim. Dobra, nie? W każdym razie no uważam, że dalej jego Rozumiem. angielski jest prost niż Frankiego Boyla. No. Dobra, dobra. Po prostu mi chodzi o to, że to hmm. nie wynika moim zdaniem w ogóle z tego, że on słabo okay. zna angielski. Nie, to, 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 to nie jest jego pierwszym jedynie, znaczy, że go zna go słabo, może znać go świetnie mimo wszystko. Podejrzewam, że po hiszpańsku mówi szybciej i bardziej mm -hmm. skomplikowanie niż po angielsku. No dobra, możliwe. Tak, mm -hmm. tak bym to jakoś odbierał. Więc... Okay. A pierwszy, który nakręciłem w ogóle, mm -hmm. to była recenzja Marka Marona Thinky Pain. A. To jest jeden z moich ulubionych specjalistów w historii. I nakręciłem ją i wysłałem do paru osób, żeby mi tam ocenili, czy fajne, czy nie fajne Odbiór był taki, że spoko, fajne. I żebym wrócił. No, i to wrzuciłem tam parę, parę rzeczy. Bo zanim zacząłem robić te wywiady, to też jeszcze trochę minęło, nie? Po prostu zanim zacząłem robić 10 na 10. Więc jakby próbowałem jakichś innych rzeczy. I któregoś dnia no siedziałem, pamiętam, w barze Winel w Olsztynie. Mhm. Sobie siedziałem przy piwku i zaznajomiona barmanka mówi, że: Ej, stary, a dzisiaj w ogóle co ty tutaj robisz? się jest Abelard Giza i, i tego w w sobie. Aha, Abelard, dzisiaj w sobie? I miałem przy sobie telefon. I miałem sobie kartkę i długopis i napisałem te 10 pytań po prostu w tym barze i pobiegłem do Sowy i tego te, te pierwsze dwa, trzy nagrania są mega chujowe jakoś, jakby inne były dobrej jakości, nie? Ale, ale te pierwsze dwa, to jest w ogóle pół twarzy Abelarda tylko widać, no tak. e, bo to telefon po prostu stoi na, na stole i ja go tak nagrywam i uznałem, że to jest spoko właśnie forma po pierwsze, żeby e, fani tych komików do mnie przyszli na mój kanał, a po drugie, taki, że ja nie muszę nikogo oceniać, że tak naprawdę oni dają im po prostu wolną rękę. No tak. Przeprowadzając ten wywiad, to wiesz, że jakby te pytania, które się nam pojawiają, są, ja je trochę rozbudowuję, jak jak, jak, po jak przeprowadzam ten wywiad, trochę daję pomocniejszych pytań. To nie jest tak, że po prostu daję suche, tylko te, które są w tym, w tym programie ostatecznie. No tak. Ale to jest fajne, bo to jest, wiesz, daję im po prostu wolną rękę, nie jest to jakieś super skomplikowane do montowania, chyba, że spierdolę dźwięki, muszę zrobić napisy, z czego nienawidzę i nie polecam. Ostatnio musiałem zrobić do Oli Petrus na przykład. No oglądałem. Oh, tam, we, tam według mnie były tylko fragmenty, których trochę nie rozumiałem. Ja nie miałem tego Ty oglądałeś ale... na, na przystanku z telefonu, z dźwiękiem no, z telefonu. No, no wiem, no ale nie, nie, nie oglądam na przystanku z telefonu, bo nic wtedy nie rozumiem. Jakby ja za, nigdy tego nie kupowałem, że ktoś ogląda w fatalnych warunkach i oczekuje, że jakby, że będzie. Co, kurwa, no nie no wiem. Widzisz, no... no ale klientom klientowi się ułatwia, więc jakby staram się, żeby to brzmiało do, w miarę no tak, dobrze. Tak. No wiem, no tam było sporo hałasu chyba w tle, to głównie dlatego. Tak, znaczy, było hałasu w tle to raz, po drugie, w połowie nagrania z, miałem ze sobą, bo nie mam dyktafonu. W ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda Twoje studio, bo jest jakieś. Miliard razy lepszy od, od mojego studia, w którym jest laptop i mój telefon. Mhm. I mały, te, mały aparat Sony różowy. Tak. I to jest jakby cały mój sprzęt, który ja mam obecnie, i raczej nie, nie planuję rozbudowy, przynajmniej nie dla 10 na 10, bo jakby format jest na tyle już ustalony, że chciałbym, żeby to pozostało w trochę takich spartańskich warunkach. żeby warunkach. w chujowej jakości, nawet za 5 lat. Te, <laughs> nie za 5 lat na pewno nie będę robić, no, ja, to się bo no, ja, 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 ja już robię się powoli odrobinkę zmęczony. Tak. Tym, tym formatem, ale gadałem też z paroma osobami, i tak na razie wstępnie ustaliliśmy, że może do 50 odcinków to dojdzie, teraz jest tam, nie wiem, 30 któryś, 30 sporo do, do 50 odcinków i, i nie więcej, bo też wymieniam niektóre pytania raz na jakiś czas po prostu, tak. bo jakieś pytanie kiepsko wchodzi, albo jakieś pytanie mi się znudziło, po prostu bo wszyscy odpowiadają to samo na to pytanie, więc wymieniam jakieś inne, ale z drugiej strony, chcę, żeby kilka pytań zostało przez całą serię takich samych, że potem nie wiem, zrobić na przykład kompilację. Wiesz, pod tytułem Aha. Kto robi najlepszy stand-up na świecie według polskich komików? No to no wyciąga ty. wyciągasz z każdego odcinka, masz kurwa nowy filmy tego. Szybko. Szybko. i się klika i wiesz, jest zajebiście. No, to trzeba kombinować trochę. Tak. Uh -huh, uh -huh. W ten sposób, no. Także z formatu 10 jestem bardzo zadowolony. Szczerze powiedziawszy, byłoby fajnie, gdyby nie mieszkał w Olsztynie i nie miał tylko okazji do nagrywania, kiedy jestem gdzieś, tak jak dzisiaj jestem w Warszawie, albo jak ktoś przyjedzie do Olsztyna. Tak no naprawdę. Tak, tak. Bo są Z Krakowa mam tylko Wojtka Pięte nagranego. Bo ja w Krakowie stand-upu nigdy nie byłem, bo ostatni raz w Krakowie byłem na wycieczce szkolnej stary w liceum. Więc. nie przejmuj się, ja, ja też nie, a wiesz. A no tak, teoretycznie jest... jestem w, le, w lepszej sytuacji. Ale tam jest cała zgraja ludzi, których, których mógłbym nagrać, nie? No tak, tak. No tak. i jest oczywiście parę osób, które nie chcą wystąpić 10 na 10 uh -huh. Nie będę wymieniał nazwisk. Rejent. <laughs> tak, nie chcę wystąpić? Nie chcę wystąpić. Uh -huh. A znaczy, powiedział z... dlaczego? Chyba trzy razy już próbowałem go namówić. Aha, okay. I powiedział, że format mu się nie podoba czy coś Aha. tam, że to i on rozumie, że to jest skierowane do milenialsów, co jest w ogóle nieprawdą, ale okay, jak on to okay. rozumie, to spoko. Ale po no, prostu dobra. jakoś jakoś myśli, ale jeszcze go namówię, albo sam będzie chciał w końcu. to, ja, to fajnie by mieć, nie? Dobra, nazwisko okay. do klikania. Ale staram się zachować balans między, po prostu, wiesz, jakby osobami, które rzeczywiście. Znaczy inaczej balans. Po prostu lecę jak kogoś znam. I widziałem go na scenie i mi się podobał. Przede wszystkim to jest dla mnie jedy, właściwie jedyne kryterium. Znaczy mm -hmm. nie robię wywiadów z osobami, których w ogóle nie znam. No jasne. Albo no, nawet jeżeli nie znam ich osobiście, to przynajmniej widziałem na scenie i no podobało tak, podoba tak. mi się. No tak, tak. Dla mnie to też jest istotne. Przecież nie będę wiesz, robił wywiadów z kimś, kto uważam, że robi chujnie, a ja jeszcze w ogóle go nie znam, albo jest bucem. No to niech spierdala. Jakby... No nie no, to jak, jakbym taką regułę stosował, to miał dużo mniej gości. Ale... Myślałem, że to będzie śmieszniejsze, ale trochę prawdziwe. Natomiast, no wiesz, no... Przepraszam, przerwałem ci. A nie, spoko, to powinieneś w ogóle przerwać częściej, zdecydowanie. No, możliwe, ale jeśli no nie no jakby, jakbyś rozmawiał tylko z ludźmi, którzy Ci się podobają, naprawdę. Znaczy nie, to w tym, tak w sensie Jedno z dwojga, albo kogoś tam po prostu, wiesz, no osobiście ten, okay. jest, jest fajnym ziałem i uważam, że wyjdzie z nim fajny wywiad. I to jest jakby jedna rzecz, albo kogoś bardzo lubię na scenie, no tak. a takich ludzi, którzy bardzo lubię na scenie, to jest wiesz, garstka, można policzyć na dłoni, wiesz, bardzo rozkojarzonego drwala, jak to się ładnie mówi, <grym> okay. tych, tych ludzi, bo da, jestem tego samego zdania, co ty, że w Polsce naprawdę jest bardzo niewiele dobrego stand-upu, a takiego dobrego na Poziomie światowym, to, to nie wiem, czy jest coś, jest, może, może jest coś, ale jest tego też, też bardzo niewiele, ale uczymy się Nie też wiem, normalnie. to jest bardzo umowne, no może trochę patrzymy już wtedy na bardziej na warsztat i jakieś takie ogólne ogarnięcie, nie? Zresztą sobie radzisz w różnych warunkach, że jest, zawsze no. potrafisz coś wykrzesić śmiesznego, nawet jak ci nie idzie. Ale ja, ja nie do końca wiem, gdzie jest ta poprzeczka, też szczególnie, że jakby, jak porównujesz, no, ja już to mówiłem nieraz i ty to wiesz, ale że jakby porównujemy zawsze tych najlepszych komików, patrzymy na tych, no, to jest ten 1% jednego procenta pewnie, czy coś mniej więcej. Mhm. A, a wiesz, a, a, a tu porównujesz jakby wszystkich ludzi, których kojarzysz, z nie czego jest, większość że, jest. Ale też porównujesz tylko jakiś jeden, może nie jeden procent, bo to byłoby pół osoby, pewnie w Polsce teraz, tak jeden procent, Ale, <grym> tak. ale, ale no jednak porównujesz tych najlepszych, no bo przy nikomu nie wchodzi do głowy, że porównywać Open Maker z Luis MCK, nie? Ale, no ale nie, myślę, nie, że ale, są osoby. No ale które... myślę, że niektórzy odbiorcy tak patrzą w ten sposób. A, no. że przychodzą na Open Maker i spodziewają się, po prostu to jest no, specjalna na Netflixie. No może no. nawet nie, ale ktoś wiesz, ogląda czyjś występ, ktoś występuje powiedzmy trzy lata. I mierzy go taką samą miarą. No. Ale to też jest dobre, moim zdaniem, tak naprawdę. No, może trochę to jest, jest ale... to Odpada nam tutaj ten straszny kazus, którego ja nie znoszę, że coś jest dobre jak na Polskę. Tak, to ma być no albo nie. dobre, albo złe, a nie dobre jak na Polskę. To jest po prostu taka wiesz, kula, którą my zawsze możemy się podeprzeć, że no, a my w Polsce to krócej to robimy. I to wszystko jest prawdą, tak, no, tak. ale nie ma co z tego korzystać nad, nadmiernie. Więc jeżeli ktoś ocenia, nawet jeżeli ocenia surowo. Ja też wiesz, miałem przeciwko hate'owi w internecie, tak naprawdę jestem fanem, więc. Ja jestem z tym spokojny, bo to dobry hejt jest, nie jest zły i powiem, że zawsze istniał, tylko teraz nagle się nim przejmujemy. Tak, no jest łatwiej go zobaczyć i w ogóle. I, ale ale... też z drugiej strony nawet tak jest, który masz. Możesz... miałem taką rozmowę z, z jednym komikiem po prostu, polskim nie będę, może z kim, bo może sobie nie życzę, na temat odbioru jego, tego, co rzucił do neta. I tam był generalnie odbiór był średni. Uważam, że nie był najgorszy, widziałem gorsze odbiory w Polsce mhm. filmików na YouTubie, ale był średni. Ale chodzi o komentarze, czy co? Ta, bo, chodzi to, to, o komentarze, bo to jest też jakby osobny podzbiór, dla mnie jest zupełnie niemiarodajny, no ale... W każdym razie, ale on się bardzo przejmował. Tak, tak. On się bardzo przejmował. I to jest dla mnie idiotyczne, bo to jest trochę. No, ja użyłem tego porównania, że gdybyś był w piekarni i jest 10 osób w kolejce i ty jesteś siódmą osobą, i kościół numer 4 się odwraca i mówi: Gawał, jesteś głupi, i potem odwraca się i dalej kupuje bułki, to czy ty się tym typem w ogóle przejmujesz? Nie wiem, jest jakiś, jakiś dziwny a Kupujesz bułki i wychodzi do domu. Ale mówię... jak napiszę to pod filmikiem: Gawał, jesteś głupi, to nie, no to jest warta uwagi, opinia nagle przecież trzeba... Oczywiście, tak, tak. Z... To, jest, to jest głupie. Nie, no. Yy... Powiem ci, że ta analogia mi nie odpowiada, bo jeśli koleś w piekarni obcy mówi do mnie po imieniu, dużo bardziej mi się nim zainteresował niż na YouTubie, ale... A nie zasz ludzi, że są z piekarni, z twojej piekarni? Nie, nie, nie. nie sorry. Ja, ja nie jestem z tych widocznie. Nie, z sąsiadów, wszystkim sąsiadom się kłaniam, ale większości nie znam, bo tu bardzo dużo ludzi mieszka w tym, w tym bloku chyba. I nie chodzę rano do piekarni, i w kolejce, więc nie. Ale, no, ale kumam o co chodzi, tak, tak, tak. że może to przybiera jednak jakiejś większej wagi. może. tą A... ogromną wagę ludzie przyjmują, przy, przy, przywiązują do tego, co się pojawi w internecie, co się napisze jakiś obcy random w internecie, i mówię, jego zdanie, gdyby ci krzyknął na ulicy, ej, ty masz krzywe nogi, jesteś gruby, to pomyślałbyś, dziwny typas, w ogóle nie jestem gruby, nie mam krzywych nóg, i poszedłbym sobie dalej, ale jak ci to pod filmikiem na YouTube, to kurwa, może jestem gruby. A może jednak mam te krzywe nogi? No nie wiem, może ma ten pas rację. Nagle jakby jego opinia jest ważniejsza, bo jest napisana. Z... Nie kłam tego przejścia w ogóle. No są tak, różne stopnie i rodzaje tych komentarzy i do większości nie, nie przywiązuję dużej wagi. Chociaż jest taki rodzaj komentarza, który mnie w, e, wkurwia ostatnio najbardziej to oczywiście ja zawsze to filtruję przez jakieś własne frustracje. Tak się zastanawiam, co idzie nie tak w moim życiu, że o tym myślę, nie? Bo coś tam jest na rzeczy, ale... Ale to jest człowiek, który podpiera swoją opinię, no bo jednak te opinie prawie zawsze są subiektywne i. Opinie jak, zawsze jak, no są subiektywne. No tak, tak, ale wiesz, no, no bo czasami ktoś tam pisze, że o, że coś tam technicznie źle nagrane albo coś Aha. takiego, no to niech będzie, że, że są jakieś elementy obiektywne. Ale wie, jest bardzo dużo osób, znaczy jest taki wycinek osób, nie bardzo dużo, które bardzo się starają te opinie zrobić, żeby one były obiektywne, czy po, w sensie, że piszą jakieś, argumentują. Zwykle to są takie dłuższe akapity, czy coś. Ja I... mam coś przytoczyć konkretnego. No nie, nie jest, jest taki nie. jeden koleś, który pod każdym stand-upem, na jaki spojrzałem ostatnio wychodzący, pisze taki dłuższy komentarz. I to jest taka jakby mini-recenzja. A to ja. Tak. Nie zdziwił się, gdyby to był ktoś nawet może ze środowiska, czy tam jakiś udzielający się, ale e, wiesz, takie rzeczy, że no nie wiem, musiałbym się rozwodzić teraz, ale, żeby ale podać ale przykład. Piszę bardziej, właśnie, że. Dyk, że to jest taka nieby... czy, czy. Tak, że... tak. znaczy, no, jakieś takie rzeczy, że, że właśnie, o, że fajne żarty, ale wykonanie na przykład słabe, tu mógłbyś popracować nad tym. Myślę, że gdyby to było tak. Podany, albo gdyby ktoś inny podawał te żarty, to byłoby spoko. Ej, Jakieś... widziałem ten komentarz. Nie A... wiem o jakim komentarzu mówisz, przynajmniej o jednym. Widziałem tak dokładnie w tym stylu, właśnie, że gdyby ten gościu, gościu pisał innym żarty, to myślę, że by to miało ręce i no i że zagrałoby. na przykład. Coś takiego, tak. I A to, to jest takie... konstruktywny komentarz, stary. No, no właśnie, i to, to i o to chodzi, że to jest wchujnie konstruktywny komentarz. On nic kompletnie nie daje tej osobie, które, do której jest skierowana, ale ma taką aurę, że no ja to przemyślałem. Ja tu spędziłem dużo czasu na tym i e, podałem przykład, inne nazwiska podałem, wiesz, tak, tak jakby ktoś kurwa pisał, to jest taki hejt z przypisami. To nie jest, ja rozumiem, że to nie, bo to nie jest taki bezczelny, że spierdala, jesteś nieśmieszny I, mhm. i no mam większy szacunek dla tego, ale trochę bardziej mnie to wkurwia, ale... bo to jest takie, że mu się wydaje, że on jest ważniejszy od tych wszystkich ludzi, którzy piszą e, swoje chujowe opinie. Stary, tak, bardzo dużo o tym myślałeś rzeczywiście. Nie, to, nie, to jest coś, co mnie uderzyło od, od razu, po takim pierwszym, drugim przeczytaniu tego, że wiesz, że jakby o, ja tutaj się y, doćwiczyłem sobie to pisanie komentarzy. I to komentarzy. się taki że właśnie ja nie jestem hejterem, nie, nie, nie. Tak, ja tu jestem dokładnie. taki tego. Więc rozumiem, natomiast zjadale. Nie, nie, bo jakby jak, zacząć dalej, to, to, to rozbierać, analizować... To okazuje się, że te rzeczy. To nie jest tak, że może się zastosować, że to są jakieś rady, które się te. Już pomijam to, że dla mnie dawanie rad jest kurwa z dupy zazwyczaj, ale komisarne. No, ale nie na starej jak ktoś mówi na przykład, pisze dalej bierzemy to jako jego opinię, że super żarty. Ale podanie mi nie pasuje. No mhm. to masz obraz tego, że jakiejś części widowni czeka się część widowni. że no. żarty są super, ale podanie się no nie i podobało. Co z tego I, no, no i tyle wyciągasz. No i, I teraz co możesz teraz masz z tym zrobić? Możesz się zastanowić, czy może zmieniać styl, styl podawania, albo eksperymentować z innym podawaniem. bo podstawie... na no, żartami już nie musisz pracować, bo już jesteś <laughs> No właśnie. Na podstawie co do tego, co napisał jeden, typ? jeden typas. No, no to jest, no, tyle, ile wyciągniesz z tych komentarzy. Po prostu uważam, że z takiego komentarza łatwiej wyciągnąć coś do siebie, takiego, że nie płakać potem w poduszkę, tak. niż komentarz że weź chujowo i w ogóle nieśmieszne Aha. i tego, bo z takiego komentarza nieśmieszne to się nic nie da wyciągnąć. No, no tak, ale... ale... Daje mało do da się wyciągnąć z tego, o którym ty mówiłeś, daje mało się do wyciągnąć. W ogóle, czy w ogóle można wyciągnąć nie. od normików coś? No ja no, no właśnie do tego mniej więcej zmierzamy, no. Że czy może... Ja, ale ja mam podobny stosunek do y, y, rad dawanych od, y, czy krytyki, tak zwanej konstruktywnej krytyki. To jest, dla mnie konstruktywna krytyka może być, jak jest rzeczywiście coś, da się obiektywnie coś zmierzyć. A w komedii, kurwa, się nie da tego no, zmierzyć. Szczególnie, że ktoś to filtruje przez, przez ten odbiór nagrany, który, wiesz, no na przykład... No, no, kumam. Znaczy, dalej uważam, jest... że można dać pe... można dalej powiedzieć tak. pewne rzeczy, wskazać. Na przykład no, ziomek no. iść do logopedy, bo połowy nie zrozumiałem. No, jest, tak, jasne. Albo tą czapkę nosi inaczej, bo sobie robić cienie na twarz. No dobra. Takie niech, rzeczy można jednak. Niech będzie, tak. To są rzeczywiście takie. Tak, ja pomijam te takie najbardziej podstawowe, że, że na przykład o źle trzymasz mikrofon, bo cię nie słychać, tak? No, ale, tak, tak. ale to są bardziej komentarze typu, że, a, że tam podała mi się treść, ale nie podała mi się styl, czy coś. I, I ja mam to samo z tym, jak, jak ktoś mówi innej osobie, jak ma robić komedię, komik inny. Bo ja nie spotkałem się z takim czymś, żeby. To zależy może trochę, jakie kto ma nastawienie do tego, co robi. Ta osoba, która odbiera ten komentarz. Ale, ale ja nie spotkałem się z, z, z komentarzem, który byłby rzeczywiście coś wnosił, co nie byłoby takim: no chciałbym, żebyś był bardziej jak ja, albo taki, <laughs> albo taki jak ja sobie wyobrażam. Że chce być. To tak, no, no. znaczy to jest. Po raz no takie kolejny, rzeczy ludzie mówią. Tak, no. tak. Po raz kolejny myślę po prostu, że to zależy od właśnie, ile ty wyciągniesz z tego komentarza. W sensie, bo są niektóre osoby, które pytają wprost. Na przykład mi się zdarzało przez jakiś czas bardzo często, że ludzie mnie pytali, że, czy mogę ocenić występ. Jakbym kurwa był jakimś mega znawcą, nie? I czy mogę ocenić Ja próbowałem ocenić Aha, ja rozumiem, że inni występujący ta. pytali cię o zdanie. Ja mnie dzisiaj widział przez 15 minut, jakbyś mógł tam te. No tak, to... się żebym, żebym sobie zrobił notatki w ogóle. Do osoby no dobra. notatki z 15-minutowego, czy tam półgodzinnego występu. I to teraz kwestia tego, co ta osoba, która chce tą opinię, co z niej weźmie. Bo jeżeli weźmie z niej tylko przykład negatywne rzeczy, albo zmieni swoją stylową, no to jest trochę nie po kolei, że po prostu robisz pod jedną osobę. Ale jeżeli ta osoba zapytała wcześniej 20 innych komików, jakby zbiera jakoś jakiś, mm -hmm. jakiś materiał pod tytułem, co się podoba, co się nie podoba. No, bo nie ukrywajmy, że to są ciągle kumpelskie, jakby stosunki na, na polskiej scenie. I może, jak będziesz bardziej, jak ktoś, to się bardziej podoba, to będziesz więcej jeździł. Ja myślę, że to no dobra, intencje no. mogą być różne. Tej osoby, która prosi cię o to, żebyś, albo, o jakąś radę, albo coś tak. takiego. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które dają ja radę sami o nie, z siebie. Nieproszone rady, bo ja nie proszę o tak, nie, 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 Nieproszone odzwyczaj. rady, no to znowu, ziesz, możesz, myślę, że zależy dużo od twojego nastawienia, czyli. Po prostu puścić mimo uszy i powiedzieć: dobra, ziomek, jak świetnie, w ogóle ekstra piona, i po prostu jutro już o tym nie pamiętasz. A może się okazać, że ktoś ci podrzuci coś, co potem jeszcze trochę zacznie drążyć ci w głowie i wyjdzie mm -hmm. ci na dobre, ale to jest tak indywidualna sprawa, że to jest, że to jest masakra. Myślę, że zdrowszym podejściem jest jednak nie <trych>, tych, tych rad. Ja I... myślę, że to. Tak. I tak... Nie, no, masz rację, no, ktoś bardziej doświadczony może jest w stanie ci powiedzieć coś, ale myślę, że częściej to będzie coś takiego ogólnego, właśnie, jakaś taka ogólna myśl, albo jego interpretacja tego, jak ta komedia powinna wyglądać, a nie, że taki, no, tu masz taki beat, to fajnie, jakbyś coś tam zrobił z tym ochroniarzem jeszcze, bo to, <laughs> wiesz, tak, opowiedz kurwa, że jak on tam. Jak on tę zupę tam podgrzewa sobie w domu i, 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 i że próbuje ochraniać tę zupę albo kurnie. Ty... Stary, wiesz, że brzmisz jak ktoś teraz. No wiem, wiem, bo to, są, bo to są z życia wzięte rzeczy. Ja nie cytuję, ale jakby pan mhm, przenoszę. Że, no. Prawie że. no chyba, że chcesz być takim komikiem, który jest jak sumą średnich, najlepszych rzeczy, nie? Że, a ja chcę, żeby wszystkim się podobać i będę od wszystkich zbierał rady, i może uda mi się to połączyć w jakieś kurwa. Potwora komedujowego Frankensteina, który będzie, wiesz. Ja, bo byłeś miał okresy, po prostu. po prostu po Francisco, potem byłeś już tylko siedział na, na stołeczku, więc wiesz, byłeś Różne, miał różne epoki, w, tak, tak. w swoim życiu. Potem byłeś miał tą operację na Biodro, więc byłeś musiał w ogóle już tylko siedzieć, ale potem <laughs> byłeś znowu będziesz, skakał i się pocił. Więc to <laughs> można w róż, na różne sposoby. Natomiast ja dalej jestem jakby za tym, żeby dawać te rady, mm -hmm. zwłaszcza. No, to macie, że to pomyśl sobie też, ty, ty jesteś doświadczona bestia, ale pomyśl sobie o młodym no, komiku, trochę, który no. tam, nie wiem, mieszka gdzieś w. W pulce dolnej, i że tak. pojechać na open mic'a, to jest tam raz na, na miesiąc na jakimkolwiek open micu i potem na przykład jakiś znany komik mu coś powie. No to nawet no już wiem, sam no. fakt, że będzie miał tą interakcję, jest dla niego spoko. No to będzie... jest fajne, no ale może mu powie coś, co mu totalnie zbije go z tropu albo go zdeprymuje, wiesz, do robienia mhm. komedii całkowicie, bo to jest jedyny feedback od kogoś powiedzmy liczącego się, jaki dostał. I, i ja nie chcę być na przykład tym człowiekiem. Jak ktoś no, mnie pyta z... o radę to, to ja, ja zazwyczaj się wymiguję z tego. No. Albo mówię po prostu wprost, że dla mnie to jest takie aroganckie i nie lubię tego. Jak chcesz jakieś konkretne pytanie, no mogę spróbować ci odpowiedzieć, ale nie będę ci kurwa dawał pointerów, co masz robić, a co nie. No się nigdy nie miałem z tym problemów, totalnie. Nie, mi się to ja rzadko zdarza, ale... Mówię wprost, a, okay. co mi się podoba, co mi się nie podoba. Tylko no, też inna sprawa, że jakby zupełnie inną wagę mają moje słowa, rzeczywiście kogoś, to jest gdzieś tam na, na, na tym topie, na tym depo, no bo ty to... Ja, ja nawet nie mogę nikomu pomóc specjalnie, w sensie, nawet gdybym. No nie, no to tak, jest ja radą, też, ale wiesz, nawet nie mogę go. Ja nie zaproszę cię na, na, na trzy sceny w Polsce, bo kurwa ich nie mam po prostu, więc <laughs> tak. jakby. Ja nawet nie, nie, że zakładam, że jestem jakimś autorytetem, tylko pyta, właśnie w takiej sytuacji, gdzie pyta mnie ktoś, jakiś Open mic'er, czy ktoś, kogo nie kojarzy za bardzo, nie? To, to ja nie chcę być jego recenzentem w żaden no to sposób. Oczywiście jesteś lepszym człowiekiem niż ja. Ale. Ale jak, no jak, jak mnie znajomy pytają o tam konkretny żart no to co innego, no bo to jesteśmy wtedy na równiejszej stopie. E, to jest jakby chyba kolejna kwestia, że ja mam często wrażenie, że wiesz, jest ta nierównowaga i, i ktoś to mówi takim mentorskim tonem, no to, to, to trochę ci nie ufam od razu, jak tam, tak do mnie podchodzisz w ten sposób. No. Ale tak. to też jest ciekawe właśnie, bo czy do ciebie, bo ty jesteś jedną z osób, która chyba najdłużej robi to w Polsce przecież prawda? No nie wiem, no wiesz, no jak, li, jak na liczbę występów y, to pewnie nie bardzo jest. Ale, ale tak na czas czas. czasowo, no to powiedzmy, no nie wiem, zawsze się mówiło, że tam pierwsi byli y, y, Czarek Jurkiewicz, Karol Kopiec, y, Kacper Ruciński i to są według mnie takie pierwsze. Przynajmniej tak? ci co mówią, że są pierwsi. No wiesz, no takie ja kas... też słyszałem y, takie chron opinie, chronologicznie no. patrząc, no bo nie, nie znam ludzi, którzy którzy by, wiesz, wcześniej. Y, Robili te solowe rzeczy, i żeby przynajmniej to było jakoś kojarzone ze stand-upem, mm -hmm. czy uznawane za taki. No bo wiadomo, że. Poza nie? No tak, no właśnie, no bo wiadomo, że były inne rzeczy, ale z takich młodych ludzi, powiedzmy to chyba. No ale no ty tak, jest w tej no. grupie, która robi to niemalże. No tak, w no w niemalże, Warszawie tak. to ja byłem w tym pierwszym, w pierwszej miocie. Tak, tak, w pierwszym no, miocie. Tak. To dlatego, dlatego dla mnie to jest dziwne w ogóle, że jakby ktoś jeszcze może z mentorskim tonem do Ciebie wyskakiwać. Rozumiem, że to jest tylko jakiś taki przykład i nawet jeżeli to jest abstrakcyjny przykład, to jest trochę dziwne. Ale to też myślę, że dużo zależy od, od, od Twojego negatywnego nastawienia gaweł, bo Ty tak, taki negatywny no. człowiek jesteś okay, po prostu. No. Zamiast wziąć po prostu, że ten, kto próbuje mentorską, to no sobie tak na klatę i tego tak. i w ogóle nie przykładzie do tego, Takiej właśnie jakiejś maniery, tej, tej mentorskiej, i wtedy możesz powiedzieć mu: O, dzięki, ziomek, jak Piona i ewentualnie coś sobie z tego wziąć, albo coś z tego sobie nie brać, z tego nie wiem. Wiem, że są ludzie, którzy dają rady. Nie, no, a to potem, ty jesteś lepszym człowiekiem, 15... bo powiedziałeś: No, mógłbyś po prostu to wziąć, się tym nie przejmować, albo się zamknąć, Ryja. Nie? Ale... <laughs> nie, bo, bo są ludzie, którzy dają radę konkretną, Aha. i potem widzisz ich na scenie i robią coś kompletnie w radzie. No na tej przykład, radzie. no to jest, wiesz, to jest kolejna sprawa. I to jest ciekawy dla mnie w ogóle jakby event, że, tak. że można powiedzieć stare nie rób tego tak i tak, i potem pół godziny miliowi, że tego czeka na scenie, i on totalnie robi to tak i tak. tak. Więc i teraz się zastanawiasz, kurde, to jak to robić, jak mówi. Drugiej strony, <laughs> czy widziałeś jakiś drogowskaz, który podąża drogą, którą wskazuje? Nie wiem. <laughs> Właśnie. No tak, nie no to taka powiedzmy hipokryzja, to pewnie też mi się zdarza, czy zdarzała, bo, bo moje ideały, czy jakieś, czy w komedii, czy czymkolwiek mogą być zupełnie inne, czy wyższe niż niż to, co ja akurat, akurat jestem w stanie zrobić, nie? No to zdecydowanie to wszyscy w Polsce jeszcze tak, tak mają, że chcieliby robić coś dużo lepszego, niż robią aktualnie. No, pewnie tak, no. No, a tak, albo, albo chciałbym, żeby te wzorce, które są jakieś te uznawane za najlepsze, były dużo lepsze niż to, co ja robię chociażby, nie? Czy coś mm -hmm. takiego, no. Że byłyby naprawdę czymś, do, do czego można dążyć, no ale... No, ale potem tak. wiecie, jak się kończy z tymi wzorcami. Co jeden wzorzec, co potem się ogłasza z boczeńcem albo coś, to. Też no, trzeba uważać. A, no właśnie, tak. Trzeba uważać. Nie, to ogólnie to jebać idoli. To znaczy, to, to nie jest dobry pomysł, żeby kogokolwiek u, ubóstwiać za bardzo. Dobra, to co? Tak, ty, 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 bez jak podsumowania, nie wiem, robisz jakieś podsumowanie? Tak po prostu naturalne Nie, nie. Naturalne ja nie i to się zawsze, wyświeント. jak próbuję zrobić y, podsumowanie, takie jakieś pytam, co, co byś jeszcze chciał na koniec powiedzieć, coś, to jest zawsze trędwo i dziwnie, bo i ludzie, albo ludzie pozdrawiają kogoś. No te, gurwa, to ja <zysk> kurwa, co my jesteśmy w. Tak. No to, ja to co? chyba powiedział, co my jesteśmy w telewizji? To no może go, po prostu skończmy na tym, że idziemy teraz obaj na Open mic'a, czyli po prostu wracamy do soli. Po tak. prostu sol stand up, idziemy na Open mic. Dokładnie. I tak. te, wy też idźcie na Open mic. Polecamy. No kurwa, chujowo wyszło, w ogóle nie, nie, nie włożyłeś nic, nic mi nie dałeś po prostu. Nic, nie, nie wiedziałem co powiedzieć. To... Jakoś wesprzeć, nie, po prostu e... nie, to ty sobie i a ja, ja zostaję w domu, bo jest, popada deszcz, kurwa. Ale nawet nie wiesz, jak wy nie macie w ogóle tej świadomości tej w Warszawie. Że nie doceniamy tego, tak? Że nie? Tak, kurwa, że, że no. macie. Dzisiaj pewnie są jakieś dwa marki w różnych miejscach, a w tygodniu pewnie jest pięć. Nie, trochę przesadzasz, ale są miejsca, gdzie możesz wystąpić teoretycznie, tak, tak. tak. No. no, no to ja nie mam takich miejsc no, wyłożonych, więc jak wy sobie możecie po prostu i, i tego nie robicie, to jest się buce i nie doceniacie. No. I taka jest prawda. No. I nie tylko wy zresztą w Warszawie. Wszystkie większe miasta. Ja bądź większe miasto. No to tak jest. Kiedyś byłem mały, to nie chciałem, nie chciałem, bardzo Jordany. nie było mnie stać, rodzice nie chcieli mi kupić, teraz mam Jordany i ich nie noszę. <laughs> No idealna analogia, rzeczywiście. No, o tym myślałem właśnie. Nie, to było beznadziejne, ale ja mi się dałem. No, dałem. no Bo to są w chuj głupio wydane pieniądze, nie kupujcie Jordanów, do tego chciałem zmienić. Idźcie na Open Mike. Tak. Nie kupujcie Jordanów, kupujcie polskie rap płyt, tak się mówi? Dokładnie, proste. No dobra, dobra, dziękuję Krzysztof. Dziękujcie dziękuję Ci bardzo. Się. Bardzo przyjemna rozmowa.